Siema, witam w kolejnym odcinku podcastu Bity, gdzie rozmawiam z komikami o pisaniu bitów komediowych. Dzisiaj moim gościem jest Bartek Strusiński, który wydał swój program pod tytułem Emigracja i zapraszam na rozmowę z Bartkiem. A właśnie, żeby, bo ja serio, bo moja żona jest z Gdańska i żeśmy rozważali przeprowadzkę do Gdańska. No bo to jest super, to jest serio super miasto, tylko że ja się zastanawiałem dla siebie, jako wiesz, z grającej osoby, że czy jak wy wyjeżdżacie, to wy sobie tak kompilujecie 5-6 dni pod rząd, czy jeździcie na przykład na jeden strzał, po prostu wiesz, gdzieś dalej. Nie, no to zawsze, zazwyczaj to są praktycznie 3-4 dni. 3, no to wiesz, jak jest, no jak gadaliśmy, że jak jest Śląsk, tak, no to, właśnie. To no nie ma szans, żeby wiesz, tam do Katowic jechać i z powrotem, to no, taka już rzeź się robi, nie? Więc no. Jak te trasy są planowane, no to zazwyczaj ten pierwszy dzień, no jest taki dziki, no bo faktycznie jedziesz, ja wyjeżdżam, jak wiesz, występ nawet jest o 20, na przykład są tychy wieczorem. Tak. To ja wyjeżdżam po 10, nie? No tak. Nagranie, wiesz, i często jest tak, że ten pierwszy dzień jest taki, że tam dojedziesz już wieczorem i jest tak, dobra, jeszcze granie, nie? I po już jest taki po prostu następnego dnia, jak wstaje rano, to już trochę tak po Sylwestrze, nie? Że taki mocny jest ten dojazd. Okej. Okay. Stary, się nie dziwię, kurde, przecież ty jedziesz, kurde, ile? 1000? Nie, dobra, przecież 1000 kilometrów, no. A nie, ale myślę, że, oj, ciężko teraz, żebym skłamał, ale... No, z 600 myślę, 600 że spokojnie. No właśnie. Jest walnięte, więc ten pierwszy dzień jest taki dosyć dynamiczny, ale zawsze jest to planowane raczej, no, żeby już zostać po prostu na te 3-4 dni. Nie wiem, czy miałem jakieś pojedyncze, może sytuacje, wiesz, że kiedyś gdzieś jakaś firmówka czy coś trafiło gdzieś tam daleko, ale żeby trasę sobie robić, czy gdzieś Kraków, chyba do raz gdzieś tak jechałem na występ do Krakowa, wiesz, no. I później tak z powrotem, no to jest takie, jeszcze to był zły występ, nie? O nie, pamiętam bardzo i wiesz, 7 godzin w pociągu. Żeby przywalić bombę i jesteś, dobra, wchodzimy i tam godzina w tym klubie, wychodzisz i już na zborze i masz, dobra, no co, no takie życie, dobra, co, no. Co ja bym robił w domu, prawda? No, do Krakowa 7 godzin się przejechać, więc, ale tak jak wracając, to myślę, że dużo robi, jak jednak jedziemy razem. No. No Wiolka też jest dosyć, wiesz, energiczną osobą, raczej to nie ma problemu. Tam się nie nudzisz, mi się wydaje. To nie jest tak, że wiesz, że ja wchodzę i ona, jakbyśmy mogli teraz godzinkę tak w ciszy posiedzieć, nie? Nie, to jest taka opcja, chyba tylko jak śpi jest cicho, czy gada przez sen też? Też, no, to tak. Też gada przez sen? To myślę, że... Wiesz co, jak my początki jeździliśmy, to było bardzo intensywne, ponieważ było jeszcze takie nakręcenie się, że często coś odwalaliśmy sobie nawzajem. Że ona no ja czasem, mam właśnie do pytania odnośnie tego, no. Że jak byliśmy z Wiolką w trasie, te początki, no to były takie na przykład, że ja spałem, ona, wiesz, stała nade mną o 4 w nocy, nie? Albo siedziała mi na łóżku, nie? Wiesz, lub jak ja się budziłem, ona, a, coś tam i wybiegła, nie? Tak, to wiesz... Wiesz, to nie było nudy, nie? To jak miałem takie drzwi w pokoju, bo wiesz, szkoda, że klucz nie można tego zamknąć, bo jak często apartamenty właśnie na przykład no mamy, tak. No bo to my często zwyczaj apartamenty bierzemy jak gdzieś, że jest ta większa trochę przestrzeń i tak jakoś komfort spoko nam się większy, tak, przyjęło, tak. Że jest trochę tak bardziej domowo, jakby to nazwać. Ale to była duża intensywność, że takie tam zwała jakaś kręcona... Dosyć mocno, że tam, pamiętam jak zostawiłem na przykład kosmetyczkę w łazience i widziałem, że już Wiolka wchodzi i miałem takie, aj, błąd, nie? Że już... Że... A co się wydarzy z kosmetyczką? Aj, że już wiesz, coś było zamienione, już szczoteczka była nie moja, coś dołożone. Co ty gadasz? Podpaski miałem, wiesz, poprzyklejane gdzieś tam do czegoś, nie? Okej, okay. Bo ja słyszałem, a propos tego pytania, co wiem, że ty właśnie cały czas zapowiadasz Wiolkę złą nazwą programu, że ty ją robisz non-stop, jakoś źle ją zapowiadając, chrzaniąc tytuły, jakieś takie rzeczy słyszałem, kurde, że jest... Tak, wiesz co, może nie zawsze, tak. ale zdarzają się takie występy, że... Totalnie wychodzi do innego programu, że tam zdarzało się tyle, kurde, że na przykład nigdy nie byłam dziewicą w programie, wiesz, takie bardzo złe, albo bardzo długie, nie? Bardzo długi program i wiesz, to się tak przyciąga, albo takie złe zapowiedzi, że trochę cringe'owo się robi, że wiesz, ona no, wystąpiła kiedyś w telewizji w 2013 roku, w 2015 roku i bardzo długo to trwa, ludzie już to co siedzą, są tacy... Takie złe informacje, wiesz, niepotrzebne, nie? A skąd to się wzięło w ogóle? Wiesz co, no myślę, że trochę z tej chemii takie głupoty, nie? Ja w tym programie, znaczy w tym programie już gdzieś od roku, jak ona, bo Wiolka wychodzi na początku, zawsze u nas takie, że ona jakby wychodzi na starcie, wita się z ludźmi, gada przez chwilę, to no i tam jak sobie pogada, to wtedy zapowiada mnie i jak ja zapowiada mnie, jak ja już wychodzę,
mhm. to jak ona schodzi ze sceny, to ja zawsze to, co mówię, to mówię brawa, kochani, dla tej starej kurwy. Nie? Nie, na serio? Co ty... jak ludzie reagują? To jest, wiesz, właśnie, to był taki mój pomysł i ja tak, kurczę... Źle to zbombić, prawda? Tak, to bo jest... jak to nie wejdzie, to jesteś w bardzo dużej... Wychodzisz na supporcie, stary. Tak. Ty panie znają, ty wychodzisz. Jakieś takie alfos, wiesz, takie szyją, lubią wszyscy, jest fajnie. No właśnie, dla niej przyszli, nie? Ale zażarło od razu, powiem ci. Tak? Od razu i ja mam wrażenie, że często jest to jakiś taki trochę wyznacznik występu. Że często jak ludzie już tu kumają... No bo wiesz, też jak przychodzą jednak na wiolkę, to wiedzą, że to będzie dosyć mocniejsze, to jak ja już wychodzę i mówię to, jest dosyć dobra reakcja, ale zawsze jest jakby okej reakcja. Nie wiem, czy były może jakieś pojedyncze, że nie, na ciszy to nigdy chyba się nie wydarzyło. Okay. To nie było takiej sytuacji. Ale a czasami, wiesz, to są brawka, nie? Od razu. Czasami to jest najmocniejszy żart. A czekaj, żeby nie było, ty tak. mówisz zapowiadając ją, czy jak ona schodzi i ciebie zaprosiła i ty wchodząc mówisz brawa dla tej... Ona na początku wychodzi, mówi jak wygląda wieczór, mówi witam serdecznie na supporcie, przywitajcie go, Bartek Strusiński. Ja wchodzę, zbijam z nią pionę, ona schodzi i ja wtedy to mówię. Od razu mówię, no brawa kochani dla tej starej... Co jest z wami nie tak? Mówię, a jeszcze i mówię, no trochę szacunku dla artystki. Okej. Ale jakby zawsze jest git, więc to się tak przyjęło. Ale tak nawiązując do tego, do tych różnych programów, jakich właśnie zapowiadałem ją, to wiesz, tak często po prostu były pomysły, które gdzieś tam... Czyli wy macie taki studencki klimat mocno, taki bym powiedział, takiego prankowania się. Tak. Tam nigdy raczej nie było takiej kwestii, że wiesz, coś, nie, może za mocno, że coś już w jakąś taką stronę, że powinniśmy pomyśleć, czy faktycznie ludziom to się podoba. Raz mieliśmy sytuację, gdzie Wiolka miała w swoim bicie, to już chyba było, ma już chyba to dodane, zresztą nieważne, ma w bicie jakby rozmawia, że ze swoim mężem. Mówi trochę bardziej takim męskim głosem w tym czasie. Ja mówię, co Wiolki, dawaj, ja z OFU będę mówił tym głosem. O kurde, okej. Pomysł. I wiesz, to już jest świetny pomysł, bo tak już jest, to na pewno wyjdzie, będzie rewelacja. Nie ma problemu żadnego. I to była dosyć mocna puenta. I nagle ludzie, wiesz, to widać, że ona gadała wcześniej, bo po prostu robiła bardziej tak, ale tu nagle pojawia się mój głos, więc ona gada po prostu na scenie. No i mąż mówi wtedy do mnie i ja z OFU zaczynam gadać, a ona tylko otwiera usta. No głupie strasznie, ja wiem. Ale zadziałało? Nie. Bo to mógł być za duży przeskok dla ludzi się zastanawiał. Wiesz co, ja mam wrażenie, że oni... To był taki śmiech, że oni trochę czaili. Tak. Co niektórzy czaili, co my zrobiliśmy, że to jest... Mhm. No to jest durne po prostu, i że ja gadam, ale niektórzy mieli może tak w głowie, czy to ona gada, czy to jest puszczone, że wiesz, bardziej zastanawiali się nad tym, co się odbało. Tak. Że to jest puenta, a to była mocna puenta i później stwierdziliśmy, może w innym miejscu lepiej niż na samej puencie to zrobić, nie? Okej. Okay. Ale to była taka pamiątka dosyć. Żeby już nigdy więcej tego nie zrobiliście, się wymyślam. Nie, no jednak nie wyszło, więc... Ale trzeba się dotrzeć. To właśnie tak jak gadaliśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, że trzeba się dotrzeć z własnym supportem. To się cieszę, że się jakby że pasujecie do siebie, że... Na pewno. Pranki, ginące buty. Ja pamiętam, kiedyś byliśmy na trasie, kurde, i Kacprowi zginął na początku trasy but. I Kacper, kurde, nie ma butów, nie mogę chodzić, wiesz, i miał jeden but, stary. I w klapkach zasuwał się, okazało, że Rutek mu schował. I wiesz, miał takie... Wow, mi się studia przypomniały, bo ja, wiesz, taki głupot właśnie, jak przyklejane podpaski, to już dawno temu nie słyszałem. No tak, to raczej poziom mocny dosyć. Nie wiem, czy jeszcze coś tak mi świta w głowie, że coś takie było, ale no faktycznie początki na pewno były takie, wiesz, że my tak naprawdę z Wiolką słabo się, wiesz, znaliśmy wcześniej, bo my trochę jakby się znaliśmy, ale to bardziej ze 107, bo zawsze w 107 mamy testowania. Tylko wiesz, jaki to był kontakt. 10 komików występuje, to chwilę pogadasz, każdy dobra do domu, cześć, lecę i tak po prostu i lecimy. I tak jak zaczynały się te pierwsze jakby występy, no i tak już czułem, że to będzie taki intensywny rytm, ale też mi, wiesz, nie przeszkadzało, bo raczej też nie jestem osobą. Myślę, że jakby, wiesz, z Wiolką ktoś pojechał taki mocny introwertyk, to myślę, że tam, wiesz, bujał się pod prysznicem później, nie? Tak, Wiola, chcę jeździć z tobą.
Ja już nie chcę. Ale raczej ja też nie mam problemu z taką dosyć sporą. No jesteś po AWF-ie, więc to chyba się, to człowiek adaptuje do takich ludzi. Możliwe. Ja mam kumpli po AWF-ie i ADHD-owcy ostrzy, więc... Faktycznie, to jest słuszna uwaga, że chyba często dosyć tak jest, że osoby gdzieś tam przy tej aktywności fizycznej, gdzie przy tych studiach, to też... Raczej nie są to pozamykane osoby. Tak, to są takie spokojne osoby. Zawsze to jakoś, nie wiem, budzi. Ale dobra, już koniec gadania o Wiolce. Skupmy się na tobie. Tak, Bartek, jak ty zacząłeś? I właśnie skąd się wziął ten stand-up u ciebie? To było z Wiolką. Nie. I od razu. Podeszła do mnie na ulicy. Wiesz co, zaczynało się tak. Pytasz od samego początku. Od samego początku. Jestem ciekaw w ogóle, jak się wkręciłeś w stand-up, bo szczerze mam wrażenie, że trochę ludzi cię na pewno zna, ale też częściej, wiesz, może nie kojarzyć, więc... U mnie, wiesz co, było tak, że stricte początki, to pamiętam, było tak, że... Bo mnie to wychodziło na początku ciekawość stand-upu, to, że tak zaczynałem dużo tego oglądać i z ziomkami to oglądałem i później stwierdziłem... I tak trochę tak czułem, że coś chciałbym z tym robić, bo miałem wrażenie, że kiedyś w liceum gdzieś tam występowałem, jakieś rzeczy tam pisaliśmy, ale tam, wiesz, występy kabaretowe, trochę coś w tym rodzaju. Mhm. Później jak właśnie były studia, później przeprowadziłem się do Gdańska, studiowałem AWF i trochę jakby tak znikło, że tak jakby już później jakby nie interesowałem się bardziej tym występowaniem, to bo raczej zajmowałem się z studiowaniem i sędziowaniem, bo ja sędziowałem w kosza bardzo długo, byłem sędzią koszykarskim. I to u mnie też był ciekawy start, bo jak ja zaczynałem robić stand-up, a wracając, jak zaczynałem od tego, że dużo oglądałem, ciekawość i, no i tam chyba kumpel jeden, drugi zagadał, że może stary, ty byś spróbował to i tak stwierdziłem, no może coś pomyślę, wiesz, tak zaczynałem sobie zapisywać te rzeczy, trochę nie wiedziałem co i jak to się w ogóle zaczyna, bo to też było, no, już, nie wiem, z 5 lat temu, jakoś tak przed pandemią. Niedawno. Jakoś tak. Ta pandemia. To brzmi 5 lat temu przed pandemią. Dla mnie pandemia była tak niedawno, ale faktycznie to jest 5 lat temu. A to trochę już tak naprawdę niby dawno, a tak naprawdę też mam wrażenie, że to kurczę przed chwilą było. Ty zacząłeś tuż przed pandemią? Trochę przed, kurczę, nie chcę skłamać, ale myślę, że to były tak z 2 lata przed, tylko wiesz co, u mnie to też tak było, że wiesz, te początki były takie, że ja trochę zaczynałem występować, trochę jeszcze na przykład pracowałem w Niemczech, dorabiałem sobie. Okay. Ja po studiach stwierdziłem, że ja chcę robić trochę ten stand-up. No ale muszę mieć na to hajs, żeby jeździć do bajki, prawda? No. Więc dużo wyjeżdżałem do Niemiec, do pracy i to było tak, że jechałem na 2-3 miesiące do pracy sobie sezonowo, wracałem, coś robiłem open mic'i. No to wiesz, to jest takie występowanie, wiesz, przez pół roku pierwsze zrobić tam 7 występów, 10, 15, no to jest dużo powiedziane występowanie tak naprawdę. No ale początki, początki już były, więc to tutaj i tak jak mówiłem, sędziowałem na początku jeszcze i dorabiałem sobie też jako sędzia koszykarski. Więc ja często miałem sytuację, gdzie ja sędziowałem jeszcze w kosza i jechałem na mecz, wiesz, no, poważna sprawa i później jechałem na open mic na przykład po meczu, więc to takie rozrzucenie było bardzo duże, emocjonalne, gdzie... Ale w sensie dlaczego? Bo serio, ja nie rozumiem, ja nigdy nie sędziowałem. Dla ciebie jest to, widzę, logiczne, a dla mnie jest tak... Jasne, już tłumaczę. Czemu jest tutaj jakaś rozbieżność? Wiesz co, no jest rozbieżność duża, bo to raczej musi być tym poważnym typem. Raczej, takim, że tu nie, że nie, no, żadne kroki, Raczej no nie powygujesz za bardzo. Wiesz, musi być taki bardziej konsekwentny to, a tu wychodzisz sobie z drugiej strony, zresztą też mam nowe materiały o tym bit i dużo o tym mówię, a tu wychodzisz i jest hej, co tam u was, fajnie, wiesz, wszyscy są szczęśliwi, a tam przed chwilą dostałeś, bo tam się źle spojrzałeś na kogoś i taki dosyć oschły no, klimat, no tu raczej to nie była taka robota, wiesz, dosyć przyjemna pod tym względem, że wychodziłeś i wszyscy cię lubili, no raczej sędziego to wiesz, jakie są emocje do sędziego, raczej to nie jest, że... Pozytywne, tak? Stary, mogę z tobą zdjęcie sobie zrobić, nie? Świetnym sędzią. Mało tego było. Więc to jakby były początki i później była ta praca w Niemczech, dużo występowania jak wracałem, open mic'i i tak naprawdę pierwsze, tak trochę idąc szybciej, jakby występy, tak, że gdzieś przed kimś mogłem pograć, to było przed Kołkiem. Kołek jakby rzucił mi jakieś tam pierwsze supporty. Okej, okay. Ale w Gdańsku czy w Warszawie? On, wiesz co, tak naprawdę już gdzieś pojechaliśmy w trasy gdzieś dalej, po całej Polsce tak naprawdę już. O, wow, czy on cię od razu wziął na głęboko? Od razu on mnie, wiesz, tak przecinaliśmy się z 2-3 razy i to pamiętam był taki moment chyba, że wakacje jeszcze, ja byłem właśnie w Niemczech i on do mnie napisał, stary, w październiku tam 14 grań. I wiesz, i to dla mnie było w ogóle, że już tak myślałem, że wrócę, już trochę myślałem, że może normalną robotę poszukam w Polsce. I on napisał, że wiesz, ta trasa, 14 występów, to no, ja oszalałem. Ja mówię, co się dzieje teraz? I chyba jakoś... A gdzie on cię widział? On cię w 107 widział na testach? Czy coś takiego? Skąd on cię wyhaczył? Ja wiesz co, jeździłem na open mic i byłem u niego chyba w Piasecznie.
byłem gdzieś w Warszawie, później on był w Gdańsku, to też się już do niego zgłosiłem, żeby, czy mogę przed nim wystąpić gdzieś tam i się przecinaliśmy tak 4-5 razy, rzucił wtedy tą trasę i wtedy mi to zaproponował i wtedy zaraz chyba zaproponował mi jeszcze pojedyncze jakieś grania Piotrek Zola. Zola, o! Zola jeszcze mi zaproponował grania. No to wiesz, że ja w ogóle już szaleństwo, tu Kołek się odzywa, tu Zola się odezwał jakieś grania, więc to był taki fajny start, no, że mogłem dużo sobie pojeździć. No jeszcze z Szumim jeździłeś, ja pamiętam. Z Szumim to już później. No właśnie, bo dlatego się tak zdziwiłem, że jeszcze ten, no dobra, sorry, no. Tak, tu, czyli tak naprawdę Kołek, Zola tam bardziej pojedyncze, z Piotrkiem tam jeździłem, bo on wtedy jeździł z Adasiem Sobańcem, Piotrek, więc tu były te grania. A później właśnie Wiolka, to tak było chyba pół roku później, że szukała jakoś takiego stałego supportu, no bo Wiolka zaczynała tam jeździć z tym swoim pierwszym materiałem i tak oficjalnie, bo ona wcześniej tak trochę jeździła, trochę nie, jeszcze połówki jakieś wtedy pamiętam robiła. I tak wtedy już na stałe zaproponowała, czy spytała, czy mam wolny rok najbliższy. O kurde. I tak to się w sumie zaczęło, nie? Że już te supporty z Wiolką. I tak chyba Szumi później doszedł jakoś. Szumi tak, tak było. Tak, już z Wiolką jeździłeś, ja pamiętam. Z półtora roku już jeździłem z Wiolką i Szumer gdzieś się też przecinaliśmy. Właśnie spytał mnie, czy jak będę miał wolne gdzieś tam miejsca poza występami z Wiolką. Tak, tak, tak. Więc to pamiętam, był taki okres z pół roku, to był taki bardzo dynamiczny, bo ja czasami potrafiłem, wiesz, jechać z Wiolką w trasę i było na przykład 4 dni z Wiolką, później od razu z Szumersem na 3 i z powrotem z Wiolką. Czyli czasami było tak, że miałem 13 grań. O, oh, wow. Pod rząd, bo po prostu tak się wymieniałem. Ale to super doświadczenie mi się wydaje, z perspektywy komika, kurde, tyle grań. Czułeś, że ci skill rośnie wtedy, czy jak się czułeś w takim okresie intensywnym? Na pewno, wiesz, tego kwestia na supportach samego faktu, że wychodzisz na sam start, że tak troszkę nie ma nikogo przed tobą, znaczy Wiolka jak czasem mi zapowiedziała, ale jednak tak bardziej na sucho, musisz z tymi ludźmi troszkę czasami ich złapać bardziej za... Tak. Za mordę, to też trochę, no to zupełnie co innego. No i z dnia na dzień, jak dochodzą ci nawet żarty, wiesz, jak z Wiolką jeździłem, tu coś przetestowałem, że coś możesz sobie wrzucić z dnia na dzień, że nie czekasz na open mic'a przez tydzień, tylko tu sobie dopisać tu nową jakąś rzecz, więc zajebiste to było pod tym względem. Trochę miałem różnicę pomiędzy występowaniem z Wiolką na supporcie, a z Szumersem, bo u Wiolki ja zazwyczaj robiłem jakieś 30 minut, tak, coś takiego, a jak zrobiłem 35, to Wiolka miała, dobra, nie ma problemu. O, okej. To był luz. A z Szumersem, jak pojechałem, mówię, dobra, ile tam czasu? Ja grałem, wiesz, te pół godziny z Wiolką, a Szumers mówi, jak w Domu Kultury, to tak z 15 minut. Ja mówię, o kurde, wiesz, i tak miałem wtedy szczęście, bo już tu już jakoś dosyć jest to przygotowane, no, te pół godziny, a tu jest mi 15 minut, co by tam się nie działo, czy będziesz z nimi gadał, czy coś się nie wydarzy, po prostu, żeby było 15 minut, i nara, tam nie dłużej. Ja mówię, kurde, okej. Ja powiem, tam miałem występ taki z Szumersem, że na początku bardzo coś tam gadali ci ludzie. I coś jakaś odbiła się interakcja, że to wyszło spoko dosyć, ale patrzę na zegarek, że jestem 8 minut już na scenie. Jeszcze nie zacząłeś materiału? Jeszcze nie zacząłem materiału. A fajnie idzie, ale mówię takie, kurde, fajnie jest, ale chcesz coś materiał powiedzieć. Tak. To miałem taki moment, że idzie fajnie ta gaducha, ja mówię, dobra, już dajcie mi spokój, czy coś. Zamknąć się. Tak. Zamknąć już przeszkadzało mi. Super, wiesz, reakcyjnie, no, fajnie. No dobra, słuchaj. No i powiedziałem dwa żarty, powiedziałem. To by było 6 minut, by gdzieś zostało. No dobra, no to tyle, nie? O, oh, wow. Bo Szumers długo grał chyba dosyć. On grał prawie półtorej godziny, czy jeżeli nie godzina więcej. Chyba 40 nawet godzina 40, wtedy. I wtedy chyba ucinał jakoś, więc ja też to rozumiałem, no. Że faktycznie. A ile to... Wiolka wtedy grała? Godzinka jakoś. Godzina, no, godzina, no, z hakiem. No. Ja miałem to samo właśnie ostatnio z Kubą Wilczkiem, bo on u mnie też gra pół godziny, a był ostatnio u Olki Szcześniak na supporcie i ona też mi powiedziała, że 15 minut, bo ona gra właśnie chyba półtorej godziny, czy coś takiego gra. Ja gram godzinę, więc to jest właśnie... Kumam tą różnicę, że 15 minut ktoś chce. A grałeś kiedyś właśnie też takie czasówki półtorej, godzina 40 zdarzało nie, ci się? Nie, aż takich czasów. Maksymalnie to grałem tak godzina 15, czy coś takiego, więc jeszcze do półtorej godziny dojechałem, ale fajnie by było kiedyś, wiesz, spróbować se dojechać. No to jest dużo, to jest dla mnie niesamowite, jak te historie słyszę czasami, że wiesz tam... Po dwie godziny. Adaś to... Van Bendler, nie? Że tam po 3 godziny, 3 z hakiem potrafi występować, że... No niesamowite, że w ogóle w takim rytmie czasowym to jest kosmos. To jest, ale to jest strasznie dużo materiału, mam wrażenie. Tak, strasznie. Powiem, że z 3 godzin później wyrzucić półtorej. Jest, dzisiaj jest najbardziej przygodowy podcast jak ever. Wyrąbało nam
Co, nagranie przed chwilą? Tak. Pani odkurzała przez godzinę. No i właśnie musimy powiedzieć o kwestii jeszcze naszej. Właśnie musimy to wyjaśnić. Zapomnieliśmy, to jest ważne rzeczy, kochani. To jest werdykt wasz, jest tu nikt inny. Nie tak, dokładnie, słuchajcie, bo się umówiliśmy dzisiaj z Bartkiem. Słuchaj, poczekaj, Antek, czy jest okej, tu tylko sprawdź. Nie, jest, jest dobrze. Jak moim to leci, okay. To jest dobrze. Ty jesteś, czekaj, ba. Ja jestem. Ty jesteś żółty, ja jestem pomarańczowy. Nie, niech będę żółty. No. Niech będzie żółty, tak. I proszę państwa, więc tak, umówiliśmy się dzisiaj z Bartkiem, czyli umówiliśmy się na jutro, potem okazało się, że był problem z salą. Ja zacząłem tam proponować różne rzeczy i żeśmy się umówili, tylko że każdy z nas zrozumiał, że się umówiliśmy w innym mieście. Ja zrozumiałem, że się umówiliśmy w Warszawie, a Bartek zrozumiał, że się umówiliśmy w Gdańsku. Rewelacja. No więc słuchajcie, jaka była, odkąd zaczynamy tą rozmowę? Byśmy byli świetnymi menadżerami, Antek. I stwierdziliśmy, że przeczytam. Ja chyba wrzucę screeny z tego. Możemy. Właśnie, gdzie ja bym od tego, że jak jutro rano stoisz z czasem, bo to jest taki początek zmiany terminu. Ty napisałeś jutro wolny dzień, więc na luzie. I chodzi o to, żebyście rozsądzili, kto z nas miał rację. Czy ja umawiając się w Warszawie, czy Bartek, że w Gdańsku. I bo do tej pory mieliśmy się umówić w Warszawie, jutro w Warszawie. Ja napisałem, super, ja jadę do Gdańska, więc rano wchodzi w grę. Godzina 11. Co ja mam na myśli, to żeby że ja jadę potem do Gdańska na występ dzisiaj, tutaj gdzie jesteśmy właśnie w nocie i że dojadę do Gdańska i rano mam wolny ten i o 11. I ty napisałeś super. Ja napisałem, okej, to jesteśmy umówieni i napisałem, wybacz za zamieszanie, jestem bardzo kulturalny, chciałem zaznaczyć, bez problemu i miejscówka ta sama, mnie zapytałeś. Okej, no ale wiesz, podawaliśmy sobie miejscówki, ja to czytałem wcześniej i to nie było żadnych, wiesz, nigdzie nie padła miejscowość. Nigdy. Jest w samym centrum, Bratka 25, bla, 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 coś podałeś do centralnego, wiesz, Gdańsk centralny też może być. Też ja mówiłem, centralny? Że idę na pociąg, nie? Okej, okay, dobra. Gdańsk centrum, no do centralnego, nie? Z buta 15 minut, tramwaj 8. I, no i okej, okay, nie? I jest wszystko, wiesz, jest wszystko gra, nie? Dobra, no okej, okay, dobra, faktycznie, bo ja nie sądzę, że jest centralny, jest Gdańsk Centralna, tak się nazywa? No wiesz co, no do centrum, Gdańsku z centrum jedziesz, to tak naprawdę, no jakbyś, no kurde. Ja też, ej stary, ja absolutnie nie uwierzę, że ja mam rację. Dobra, i tutaj zaczęliśmy gadać, ja ci podałem. A nie będę mówić, gdzie gramy, to może wytnę. Znaczy, bo jest jeszcze jedna ważna informacja. Jaka jest? Przed informacja było napisać do mnie tak, wcześniej jak graliśmy. Ja gram, a do mikrofonu bardziej. Ja gram 12.03 w Gdańsku, jak coś, i możemy się spotkać na 13.03 na przykład rano. Albo wcześniej przyjadę 12.03. Taka była... Dawno temu wiadomość. Dawno temu. To prawda, tak, ale to prawda. Była ostatnia, bo później ja dopiero napisałem... Teraz w poniedziałek, po tych wiadomościach. Tak, to prawda. Co robimy. Okej, dobra, czyli stąd się wzięło to założenie. Stąd, ale później schodzimy, czekaj, żeby... Ale ja też napisałem adres, znaczy nie adres, tak. Nazwę miejsca napisałem. Tak. Bez adresu to też, żeby nie było. Bez miejscowości żadnej. Bez miejscowości napisałem adres miejscowości, tak. I ty przyszedłeś dzisiaj na ten adres i dzwonisz do mnie, czy ja jestem. A ja mówię, że jestem blisko i wtedy się ogarnęliśmy, że jestem w Warszawie blisko tego adresu, a ty w Gdańsku. Ja napisałem do ciebie, stary, bo ty mi wysłałeś lokalizację. Ja mówię, no fajnie, że mi wysłałeś, tylko że to jest Warszawa. Tak. A ty mi powiedziałeś, tak, tak. Aha, no to tak mówię, dzwoni. Już mówię, to już chyba jest moment, żeby zadzwonić wtedy. Tak. To chyba coś tam nie idzie za dobrze. No. Ja pierdzielę. No, ja przepraszam, ja nie wiem, kto jest winny. No. Chyba jakaś masywna brak sensu. Moim zdaniem to wina Szumersa. Szumowski jest winny, wiadomo. Szumowski. Zawsze Szumowski jest winny. Dobra, zawsze. Czekaj, tak już wiemy. Osądźcie, kto z nas miał rację. I teraz pytanie, tak. Jak Bartku piszesz materiał? To jest kluczowe pytanie. Zbierane rzeczy do notatnika najpierw, co się da. Ale skąd ty bierzesz? Tak zauważysz, czy siedzisz i wymyślasz od zera, masz pustą nie, kartkę? Nie, nigdy. Obserwacje to są stricte. Czasami jest tak, że gdzieś właśnie coś, wiesz, mnie pobudzi, że idę, patrzę, o to by było ciekawe to, a czasami to jest kwestia, że po prostu siedzę. Mam wrażenie, że czasami dużo rzeczy mi wpada, jak na przykład wieczorem coś oglądam w telewizji, coś leci, nawet takie bodźce, że wiesz, pod wieczór nawet często, że coś po prostu oglądam i to nie jest, że kwestia, o, leci film teraz jakiś stricte o tym i jakby o tym chcę gadać, tylko gdzieś ktoś powiedział przykładowo, że ktoś gada, o, byliśmy ostatnio gdzieś tam na kawie i coś tam w jakiejś restauracji. I taki wątek poboczny bardzo. Ja mówię, kurczę, coś może by z tego pasowało. Wiesz, że co chodzi? Takie małe rzeczy. Mówię, może się przyda, może nie. Zobaczymy, co z tego. Ale często też rzeczy wpadają mi, zauważyłem, przed snem.
sam, że jak już się położę, ta głowa dobrze wtedy pracuje. Tak, i już tak. Nieraz się na tym wywaliłem, że już zasypiałem prawie i wiesz, wtedy tak sobie coś tam kminie w głowie, mówię, o, to jest spoko. O, ale idę spać, wiesz. Dobra, rano zapiszę. Tak, będę pamiętał, to jest najgorsze najgorszy kłamstwo. Błąd i tak. Już powiem ci, w miarę się już nauczyłem, że już niezależnie jak mocno jestem gdzieś tam zmęczony, już zasypiam, nie, odpalę ten telefon, tak. Czy sobie nagram szybko głosówkę, czy zapiszę, bo no szkoda tego po prostu marnować, tak. Skoro te rzeczy tak wpadają, nie? Nigdy nie pamiętasz rano. Nigdy mi się nie zdarzyło jeszcze nigdy pamiętać tego, co sobie mówiłem, że rano zapiszę. I też jestem zmęczony, odpalam ten telefon trochę kosztem snu, wiadomo, no. Ale to trzeba wieczorem zapisać, bo inaczej tego nigdzie nie zostanie. Więc najpierw zapisane te rzeczy, a później ja muszę sobie przegadać głośno w domu, muszę być sam. Zazwyczaj w domu jest okej, nie mam z tym problemu. Po prostu, wiesz, zamykam się, muszę sobie pochodzić, pogadać o tym, czyli mam, wiesz, luźną myśl, jest kwestia, temat podany, ja sobie chodzę, wałkuję, gadam sam do siebie, tak. Muszę sobie to przegadać i wtedy widzę, że to jest najlepiej dla mnie i jak często nagrywam siebie, albo zapisuję sobie jakieś wtedy, jak coś mi wpadnie, to słowa klucz w notatnik, wtedy już lubię pisać sobie ręcznie, że widzę, że też jakby ta kwestia pisania ręcznie jakby jakoś, nie wiem, pomaga mi. No, mi też. Że jest to lepiej, jakby tak sprawniej dopisuje mi się nawet te rzeczy, ale nie mam tak, że zapisuję rzadko kiedy całości faktycznie, że ja mam, wiesz, że mam zeszyt, gdzie po prostu od A do Z, że wszystko jest zapisane, tylko bardziej te słowa klucz, czy tam, gdzie jest bardziej jakaś puenta, a dookoła już w miarę pamiętam o tym, nie? Wszystkim, więc w takiej formule. Ja już nie mieszkam sam i mi jest ciężko gadać samemu, ja chodziłem często właśnie z takimi butelkami, czy na przykład z grzebieniem, czy z czymś takim głupim, albo z pilotem i szczerze, bardzo dużo pomysłów mi wtedy wpada do głowy, jak tak sam do siebie gadam i ten mózg tak sam płynie, szczególnie jak się nie nagrywam. Ja nie wiem czemu dla mnie chyba, czy nagrywanie mi jakoś spinało z tyłu głowy, jak się nie nagrywałem, to mi super flow szedł, a jak zaczynałem się nagrywać, tak dobra, teraz myślę o tym, jak to wyjdzie i gdzieś ten flow się ten zaburza, więc wiedziałem, że muszę wyłączyć nagrywanie i gadać do siebie i na serio tyle pobocznych nagle wątków mi się rodziło. To jest strasznie super. Fajna metoda pracy, kurde, to gadanie do siebie. To jest super, ale wiesz, ja tak samo, ja też mieszkam, wiesz, z dziewczyną, no. Ale widzę, że czasami nawet mi to pomaga, ta kwestia, że no ona też wie, że ja muszę tak popracować, ale ona często wychodzi, jak pracuje, że jak wiem, że ona wyjdzie i jest ten okres, że jej nie ma 2-3 godziny w domu, to mam takie, to jest ten czas, nie? Sorry, nie masz wymówki lepszej, nie? To tak, jest, tak. I to wtedy lepiej mi się spina, żeby faktycznie już wtedy pochodzić po domu, ale to jest śmieszne, że faktycznie ja też tak mam stare z tym, że lubię coś złapać, czy butelka tak. Wody, czy pilot. Ja mówię, ty człowieku głupi, nie? Chodzisz po chacie z pilotem i ej, co tam wariaty? Jakby ktoś to zobaczył. Wiesz, to jest mocna rzecz. Typ chodzi po chacie, gada te rzeczy czasami, a ja widzę, że po korytarzu ktoś przechodzi. Tak, tak, tam, tak. To wiesz. Bo czy tak czasami ktoś idzie? Nikt mu nie odpowiada. Cisza, tak. Sąsiad, co mówi godzinę do siebie dziennie. No właśnie, tak się zastanawiałem czasami, czy jest... siedzi przez ścianę, mnie nie słyszą, że ja tak gadam, powiesz, jakieś pojedyncze rzeczy do siebie. I wiesz, takie... Ja w ogóle, to jest chyba najgorsza rzecz, jaka może się... Najgorsza rzecz, może głupio powiedziane, ale miałem jakieś sytuacje, że zapisywałem sobie właśnie żarty na balkonie. U mnie siedziałem sobie i zapisywałem, coś sobie notowałem i wywiało mi kartki. Wiesz, okay. na osiedle całe, nie? Wszystko na osiedle poleciało na dwór i mam takie, Jezus Maria, od razu bieg, jak taki furiat, wiesz, widziała pani kartkę. Z moimi żartami o piutach. Wiesz, tam straszne rzeczy. Wiesz, jak ktoś tak losowo sobie by obejrzał, w ogóle o co typowi chodzi, to jest raz, czym ten typ się zajmuje, że... Czasy są małe, ale czasami coś... Co to jest za notatka, wiesz? Do czego to się przydaje temu człowiekowi? Ja miałem listę, dlaczego psy są lepsze niż dzieci, z punktami, wiesz, wypisanymi. Jakbym to zgubił, to też tak właśnie takie... Ci ludzie są... Przerażające. No, więc bez kontekstu jest to bardzo dziwne, kurde. I tak widzę, że czasami jak w pociągu gdzieś jadę, no to fajnie sobie coś dopisać, bo jest ten czas też w pociągu taki, że dobrze coś sobie zapisać, ale czasami, wiesz, ktoś obok ciebie siada na tym laptopie, pisze, że masz tak... Ja już chyba zacznę mówić. Chcesz, to czytaj, ale ja ci nie powiem, czym się zajmuję.
Ja się bardzo cieszyłem, że ja niewyraźnie piszę, bo ja się bałem, że ludzie będą odczytywać, bo na komputerze to mi było wstyd, ten, że ktoś obok ciebie usiądzie i zaczyna czytać te porąbane rzeczy. To nie, ja się też niekomfortowo czuję. Wolałem, jak wiesz, jak jesteś sam gdzieś w tych swoich myślach i gdzieś tak... Nie wiem, jak potrzebuję samotności i odosobnienia, żeby dobrze pisać. To ja też zdecydowanie podziwiam te osoby często, jak mówią, że a pójdą do restauracji, usiądą sobie, że dużo się dzieje, wiesz, i jest po prostu długopis i przemielone to i to idzie wtedy. Więc nie, absolutnie też jestem tym, że... Wiesz, co mi zaczęło pomagać? Nie wiem, czy to ci też coś da, ale ja, bo ja do kawiarni też czasami chodzę, zatyczki do uszu. Takie serio, wiesz, to wciskam i przestaję nagle słyszeć. Ja nie wiem, o co chodzi. Nagle skupieniem się, tak jakby zawęża mi się przestrzeń mojego skupienia tylko do kartki. I już mnie coś ludzie mnie chodzący nie rozpraszają, muzyka i tak dalej. I nawet lepsze niż słuchawki to jest. To jest taka super cisza. To jest bardzo dziwne, ale bardzo, bardzo mi zaczęło pomagać. Mhm. Więc polecam zatyczki do uszu. No dobra, no i co? Idziesz na open mic'a z takim materiałem tak i jest. Co? I co się dzieje potem? Jak jest edycja? Jak jest ten? Czy dużo improwizujesz na scenie? Czy gadasz raczej? Wiesz co? Bardzo mało mam wrażenie, że raczej to... Ja ogólnie lubię być naprawdę tak przygotowany na open mic'a. Czyli ja tak rzadko mam kiedy, że wyjdę na open mic'a, że jak to jest, to już jest zazwyczaj przegadane z 10-15 razy w domu. Tak, żebym pamiętał tą kolejność, nie gubił się. Mhm. Nie lubię tego odczucia, że tak wiesz, już totalnie nie pamiętam co i jak, bo zazwyczaj uda mi się właśnie dobrze to zapamiętać. Czasem coś, jakieś pojedyncze rzeczy wpadną, ale mam wrażenie, że wpadają te rzeczy mi bardziej nie na open mic'ach stricte, bo tam jest, wiesz, to jest duży stres jednak to, bardziej wpadają mi później rzeczy, jak jest występ i idzie dobrze, no to naturalnie też się lepiej czujesz i swobodniej. I czasami jest tak, że podczas występu właśnie później jedna rzecz padła, druga, jakaś myśl i pojedyncze rzeczy i tak się wiesz, później to bardziej zbiera, więc wtedy bardziej mi rzeczy lepiej wpadają. A open mic'i... A masz tak, że tuż przed open mic'iem, że tak stres twój umysł, tak jeszcze dopisz, to za mało śmieszne jest i nagle jest tak, ze 2-3 pomysły ci wjeżdżają. Bardziej tak, po. Tuż przed? Bardziej a, po. A, okej, okay. Ja mam tuż przed. Tak? Tak, żeby stres po prostu jakoś mnie tak motywuje i wiesz, i wpisuję nagle 2-3 dobre żarty tuż przed wejściem na scenę. Okej, okay, to też ciekawe. No. Ale wiesz co, ja też zauważyłem, że chyba nie lubię też, jak ten jeden bit gdzieś później gadam za często już na tym open mic'u, bo czasem, ostatnio miałem taką sekwencję open mic'ów, że gdzieś występ w Gdańsku 107, rewelacja. Okej. Okay. Później gdzieś w Gdyni, ciężko, strasznie. Później znowu fajnie, znowu dziwnie i taki miałem 6 open mic'ów. Nic nie wiem, tak, co tu się dzieje, że czasem już kurczę, miałem wrażenie już lepiej, dobra, już spróbujmy z tym, może to będzie okej, okay, bo no zależy jak trafisz, wiesz jak jest z open mic'ami czasami. No tak. Energia to i ja mam wrażenie chyba nawet wolę zbombić na początku z tymi rzeczami, no może nie zbombić, żeby w ogóle ich nie stracić, ale jak jest za dobrze na początku, że tak ostatnio trafiłem takie 2 open mic'i, że to był taki trochę ciężki wieczór, złe występy i mam wrażenie, że te rzeczy trochę co mówiłem, to jakby dla nich i tak było okej. Okay. Mm-hmm. I była rewelacja. I 2 razy tak rewelacja i już tak sobie myślisz, no to już, co już skończone. Te 20 minut, to już zapraszam serdecznie, to już do autobusu z nimi. Jedziemy, nie? No co tu, to ja nie będę nic trasę, zmieniał. Tak. Nie, to już jest wszystko gotowe i 5 dni później idziesz, masz... O Jezus, to jest... Ja tego nienawidzę, ja czuję, że jakby ktoś zabrał coś. Ja się czuję, że jakby mam coś fajnego i nagle jest takie uczucie, jakby ci okradli. Serio, kurde, z żartów. Straszne. Och, to jest tak... Z pewnością, nie? Jeszcze wychodzisz, to już to czwarta open z pewnością przyjemy. Ej, a słyszeliście, że... Więc tak. Jest ziemia. Ale masz... tak, zbierane konsekwentnie, bardziej tak dokładane do tego, a później już przegadywane. Analizowałeś też 6 tych różnych pod względem, następnie się skupiam nad nie emocjonalnym, ale też takim jakby aspektem niewerbalnym, jaki nadaje na tekst, jaką emocję za tym tekstem dawałem. Mhm. I patrzyłeś, czy się różniło to 6 tych wydarzeń, że na przykład jednego wieczoru byłeś na przykład pewny siebie bardziej, a drugiego byłeś bardziej taki, nie wiem, skryty, czy więcej, powiedzmy, agresji, a tutaj więcej takiej, nie wiem, melancholii dałeś, czy coś takiego, czy patrzyłeś, jak się różniły te wieczory pod tym względem, czy myślisz, że to były raczej wieczory, a ty twoim podaniem się w ogóle nie różniłeś? Wiesz co, no to jest dosyć ciekawe, bo faktycznie jak to odpalałem sobie, to... Coś, mam wrażenie, że i tak zawsze jak ten występ idzie lepiej, to i tak jest to jakoś lepiej podane, nie? Że to są naturalnie, pewność siebie, jesteś pewny siebie i to wszystko jest
tempo lepsze i jakby jest różnica. Może nie jakaś duża, bo też chyba nie mam czegoś takiego, że jak jest naprawdę zły wieczór, to już tak na przykład pędzę, że już to jest, wiesz, jakąś złą stronę idzie, więc chyba... Powiem ci, że nie zauważyłem aż takiej różnicy, że faktycznie, że okay. To widzę, że idzie źle, to ja już mnie to gasi i po prostu jest, mam takie, o nie, tu już jestem zrezygnowany, że to jakaś moja niesamowicie wina, więc chyba nie czuję takiego bynajmniej. Ja czasami widzę u siebie tak, że ja czasami coś źle podam, że tak kurde, nagle wiesz, tracę to i... O Jezu, nie, że ta energia, że właśnie ta pewność siebie, albo tempo zgubi, albo zgubi jeden żart, który mi to podbijał i gdzieś już tak to się wszystko tak, ach, to jest tak kurde straszne, po tym to oglądać. Ale na open to lubisz sobie wychodzić no, przez rzeczami nowymi, to zazwyczaj jest to sekwencja dłuższego materiału, że tam... 10 minut, 8. 10-8, zazwyczaj tak. Bo jak piszesz program, to też masz tak, że po prostu ty zbierasz rzeczy... te open mic'owe i później wychodzisz już z tymi zebranymi sobie na testy na przykład twojego materiału. Tak. Chociaż ostatnio wyszedłem z takimi dużymi testami na Dzień Dobry i o Jezus Maria, tak źle było, stary, 30 minut takiego, Jezus Maria, że kurde, nie chciałem na to patrzeć potem, wiesz, i ale i dlatego zacząłem sobie dokładać właśnie na open mic'ach takie dobrze sprawdzone 10 minut czy 8 minut i wtedy wiem, że tu mam dobre, tutaj, a potem znowu dobre i znowu takie... No ja to podziwiam, jak niektórzy potrafią wyjść, tak wiesz, i po prostu godzina tak. nowych, chyba wiesz co, nie chcę też skłamać, ale chyba byłem tak na openie czy gdzieś w 107, jak Kacper Ruciński występował i on raczej ma taki schemat, że zapisuje sobie rzeczy te, coś, ale mówi, że no 45 minut mówi pierwszy raz. Tak. Wiesz, kosmos, nie? 45 minut, wiesz, mówisz pierwszy raz, to wiesz, to zapamiętaj to, żebyś to złożyło i tak, wow, nie? To jest... Ja na testach tak robiłem, ale to nie było to, że wszystko było pierwszy raz powiedziane, już tam jakieś tam fragmenciki sobie sprawdziłem, ale mnie to przeraża, ja gdzieś w pewnym punkcie tak czułem, że tak może ja coś źle robię i tak dalej, a w pewnym punkcie się nauczyłem, że tak, ja chyba po prostu mam taki system, nie? Że ja potrzebuję mieć te dyszki, jakoś od lat to robię, działało, po co ja chcę to próbować zmienić, nie wiem. Też jakiś komfort jest tego wszystkiego później, wyjścia, ta pewność siebie większa, jak wiedziesz, że już to powiedziałeś, też tak lubię, no jednak już te zebrane trochę rzeczy, skoro działało już kilka razy, no raczej no nie powinno być jakoś tutaj dramatu i trochę i wplatywanie później tych nowych rzeczy w środek, czy gdzieś sobie, no to jest tak bardziej naturalnie, ale właśnie na przykład z tym materiałem, bo jak będziemy gadać właśnie no o tym materiale obecnym. No właśnie, będziemy przechodzić teraz, no. To było tak, że ja wcześniejszy materiał dodałem sobie w 2023 roku w czerwcu, na początku czerwca i tak naprawdę go dodałem i ja tam nie miałem za dużo materiału później, a z Wielką jeszcze miałem kilka graj w czerwcu. I tak było, wiesz, było żłobane to na początku. To było super, wiesz, gdzie ona już długo z materiałem, a ja stwierdziłem sobie, nie, już chcę wrzucić i żeby tak konsekwentnie więcej. A ile jeździłeś tam tym poprzednim? Ile czasu go mieliłeś? Rok z hakiem. Rok z hakiem, okej. Rok z hakiem, to już spoko, bardzo się z nim czułem. I wiesz, to jest dnia na dzień, bo ja po prostu dodałem materiał i dwa dni później masz występ. A miałeś coś na zakładkę? Ile miałeś minut na zakładkę? Z dziesięć, ty już nie czujesz się, wiesz, ty już nie wychodzisz i jest dramat, ale było to trochę, no wiadomo, no stresujące niesamowicie, bo jednak wiesz jeszcze właśnie jak supporty wtedy u Wiolki, ona z tym mocnym materiałem, bo ona już go tam z półtora roku grała. Tak, ja widziałem w Płocku, graliśmy w wakacje, to ona tam rozpierdzielała. Nie chcę mówić o czym gadała, ale... tak. I tu masz nagle... Ale to na szczęście było kilka występów, dosłownie tam chyba z 5 występów i tak naprawdę później były wakacje. Lipiec, sierpień praktycznie, no nic tam nie było, bo to jakiś może tam pojedynczy plener, coś, no bo wiesz jak wakacje, mało coś grało. W sierpniu Wiolka chyba miała tam 4-5 grań, to coś tam zagraliśmy, to już wtedy żłowałem sobie przez te wakacje. I już było dosyć okej, okay, chociaż te wakacje, kurde, ciężko mi się pisało bardzo, bo ja widzę, że mi się zdecydowanie lepiej zimą pisze ogólnie. Dlaczego? Ja zdecydowanie wolę. Dlaczego? No bo jest brzydka pogoda, ja mam tak, no... Siedzę w tym domu i tak myślę sobie, no i nie chcę mi się za bardzo wychodzić. Jestem, wiesz co,
ja lubię na dwór, ja lubię tak do ludzi, jak już się ciepło zrobi, jeszcze wiesz, nad morzem mieszkam, no. to tu jedna, druga osoba, ej, chodź, widzimy coś, jest 25 stopni, a tak ja pochodzę po chacie z tym pilotem właśnie, spocę się w mieszkaniu i... To jest lepsza zabawa, tak? Tak, tak, tak. I szum fal słyszę, nie, no tak, tak, myślę, że to jest to. Zostanę teraz w chacie. Nie, lepiej mi się pisze. No dobra, że... rozumiem, okej. Okay, pod tym względem, no nie tak, że nic nie piszę, no bez przesady, to, no. Że siedzę na plaży 8 godzin dziennie i frajerzy. Nic nie napiszę. Taki spalony, zbędzony. No ty jesteś opalony ewidentnie dzisiaj. No tak, no. Tak. Byłem na solarium przed nagraniem, żeby... Muszę łatwiej. Czas, jak czekasz, aż dojadę. No tak, na 3 godziny. Więc wracając. No. Lepiej mi się pisze, ale to był okres tego materiału. To ogólnie jest okres, gdzie... No grałem go właśnie przez 5 miesięcy gdzieś. Bo to no był właśnie. Okres... Tak naprawdę od początku wrzesień, październik, listopad, grudzień, tutaj. No. Czekaj, pójdę zapytam, co tam się dzieje, bo to jest jakiś... Właśnie, tak, tak. Zobaczymy, no. Okej. Okay. No czy jakby tu, jak myślisz... Panie z odkurzaczem, od tyłu teraz atakuje, dobrze. No. Czyli jest okej, okay, możemy... Jest okej, okay, możemy grać, jest okay, dobrze, okay. To zaraz się skończy. Czyli tak naprawdę mówiłem go sobie przez wrzesień, październik, listopad, grudzień, gdzie wrzesień był jeszcze taki, że coraz lepiej, spoko, październik już było fajnie, listopad, że już na pewnie się czułem, no już w grudniu skończyłem to grać, więc ile można, nie, się cieszyć. Jezu, ale strasznie szybko. Bardzo szybko. Wiesz, z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że Wiolka kończyła grać swój materiał w grudniu. W grudniu coś jeszcze na początku grała i ona stwierdziła, no ja będę w styczniu jeździć, testować kolejny, no i ten już sobie dodaję. Ja tak sobie stwierdziłem, kurczę, no to może to by było nie najgorsze. Zrobić sobie myk, żeby nagrać ten materiał. No. Po prostu te 30 coś minut i tak podejść, wiesz, ambitnie do tematu, że pozbyć się tego. I tak styczeń ona będzie miała mnóstwo testów. Tak. To ja też mogę jeździć z testami i napiszę sobie w tym czasie nowy materiał, a tak to sobie szybko dodam ten, z którym grałem właśnie przez te 5 miesięcy. No i powiem ci, to była super decyzja. Tak? A właśnie, jak jesteś teraz bez to? Marzec, początek? No dobra, prawie połowa marca. Tak, jest połowa marca, no i spoko, bo gdzieś udało mi się prawie, że 40 minut napisać. Nowe? Tak. Kurde. Przez od stycznia, styczeń, super. Luty, więc tak styczeń był taki bardzo mocny, że naprawdę siedziałem i katowałem i fajnie szło. Czułem taką dobrą dosyć wenę, więc to była bardzo fajna decyzja, bo... No bo stwierdziłem, że wiesz, tym bardziej w tych pozycjach, gdzie nie jesteś jeszcze gdzieś tak, zauważyłem teraz wysoko, no to musi być ta częstotliwość. Nie mówię, że nie tylko jak jesteś gdzieś wyżej czy niżej, ale wiesz o co chodzi, że jak ja dodawałem, no jak jeździsz na te supporty i ten materiał po prostu pojawi się tam co rok, półtora, to ja mam wrażenie, że teraz to już jest mało. Że to już jest, tak. Że na te czasy YouTube'owe to jest, wiesz, tak trochę fajnie, pokazałeś się, jest ten etap, że wiesz, te rolki coś tam nakręciły, trochę zasięg, ale no nie mówię, że w każdym przypadku oczywiście, ale tak. Ja tak uważam, że po prostu będzie lepiej, że jakby no ta częstotliwość robi robotę i z tym bardziej, że jak wiem, że teraz chciałbym popróbować sobie coś solo poogarniać grań. Popróbować, bo no nie mówię, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Ale... A ty z Grześkiem Wójtowiczem nie jeździłeś? Skądś znam te mordy? Tak, tak to się nazywało? Skądś znam te mordy, mieliśmy trasę z panem Grzegorzem. Mieliśmy właśnie w styczniu jeszcze parę grań, tych na połówki. Aha. I tam spoko dosyć to wychodziło. I też już chyba tak poczułem trochę, że potrafię tam dłużej sobie pogadać, więc mówię, o, fajnie by było spróbować. Zarobić z tym nowym materiałem pojeździć solo. Wiesz, no zobaczymy jak to będzie. W kwietniu już jakieś mam tam grania, w maju też, później po wakacjach. Więc no, jeśli będzie ok, to spoko, ale no to zweryfikuję. Boisko zweryfikuje. Wiesz, ja nie chcę też się tak jak gadałem wcześniej też z Wiolką czy z kimś, że jakby ten etap supportu, no to jest wiadomo super, masz mnóstwo grań, to są pewne grania. Wygodne. Ja się nie martwię, czy tam idą bilety, czy i tak idą te bilety, tak. Ale pod względem, no właśnie, żeby tak się nie... Nie utknąć. Nie rozleniwić. Dokładnie, dokładnie, no. No bo to jest, wiesz, no możesz napisać tak naprawdę 20 coś minut i przez 2 lata z tym jeździć i... I leżysz, no dokładnie. No i właśnie ja stwierdziłem, no nie, no trzeba sobie samemu tą poprzeczkę jakby podbijać.
I więc zobaczymy. Jak będzie szło, to spoko, ale też nie mówię takiego, o, to już nie jeżdżę, wiesz, z nikim na supporty już wywalona, później 15 biletów sprzedam. I powiem, ja nie potrzebuję was, frajerzy. Ja sobie ogarnę. Gwiazdor przyszedł. Tak, tak, Gwiazdor przyszedł. Nie? Wielka nie dzwoń do mnie, a później słuchaj, tak, sprawa. Skasuj numer. Do... Więc tak. Rozumiem, ale to super. Nie, to szanuję bardzo tą decyzję, bo to jest... Faktycznie, w jakiś sposób też uważam, że te czasy YouTube'a trochę się skończyły i trzeba jakoś tak częściej robić. Gadałem ostatnio z Rafałem Sumowskim i on to samo robi. On wydał już niecały rok temu, nawet nie, chyba z 9 miesięcy temu materiał i teraz nagrywa i kolejny wydaje zaraz za sekundę, bo on też czuje, że to trzeba przypominać się ludziom o tym, ten, więc wiesz, no tych rolek, jak będzie to też cięte, wiesz, tych rolek to sobie narobisz tam na, nie wiem, 2-3 miesiące, no to jest fajnie, ale jednak ta częstotliwość później spoko. Nawet ja myślę sobie później, wiesz, żeby we wrześniu coś jeszcze ewentualnie nakręcić, to nie jest mój 100%, jak zobaczymy, jak wyjdzie, ale żeby jeszcze coś sobie podbić wtedy na ten okres po wakacjach, że może już wtedy, wiesz, żeby to było jeszcze płynniejsze, bo teraz jest marzec, no to teraz pójdzie ten materiał, ale żeby na przykład jeszcze dodatkowo coś sobie napisać. Tak z 10 minut jakieś nawet puścić. 10-15, kurczę, coś, żeby po prostu znowu pociąć, żeby tam sobie leciało. A myślałeś o tym na przykład, że jak u Wielki masz pół godziny, to żeby sobie podmieniać minuty i że na przykład zamienić jedno 10 minut na inne 10 minut i w ten sposób już masz 30 plus 10, czyli wiesz, 40, potem sobie jeszcze 10 minut i nagle robi się z tego 50 minut i na nagrywce zrobić, spróbować, wiesz, 50 minut zagrać, czy coś takiego. Wiesz co, wcześniej jak pisałem te rzeczy pod te materiały na support u Wiolki, to były rzeczy, które zamieniałem i na przykład nie zawsze wszystko mówiłem, bo tego już sporo wychodziło, więc to zamieniałem i czasami pod nagrywkę, na przykład w tej nagrywce też tak miałem chyba z dwie rzeczy, czy trzy, które ja prawie w ogóle tego nie mówiłem. I wiesz, tam dwa razy powiedziałem. I na nagrywkę? I wiesz, i później na nagrywkę, no dobra, do nagrywki to jeszcze to dorzuci będzie. Okej, okay, bardzo jestem ciekaw. Tak, tak, że były takie decyzje. Wiesz co, no teraz to na pewno widzę, że będę musiał to zamieniać, bo jakby już mam prawie, wiesz, 40, no to i tak nie przegadam u niej całości. No właśnie. No bo też nie będę robił supportu jej godzinnego. Godzinnego i godzinę jeszcze jej. I jeszcze wielka godzinę, więc na pewno będę chciał sobie jeszcze teraz to zamieniać, żeby, no, żeby testować, nie? Kurczę, sprawdzać to. No właśnie, właśnie. Jak to wyjdzie. No. Jak Kubę Wilczka namawiam do czegoś takiego, żeby on sobie zbudował godzinę, ale wiesz, na podstawie pół godziny supportu, że zamieniać sobie pół godziny albo 15 minut na 15 sobie zamieniać i wiesz, i wtedy super. Cały czas dobijasz nowy materiał i on jest moim zdaniem jeszcze lepszy się robi dzięki temu. Później ustawiasz tylko gdzieś kwestia nagrywki, tak, żeby sobie ogarnąć i możesz to w całości powiedzieć, nie? Tak, I to jest super, no to zagadaliśmy, bo tak idzie łatwo się właśnie rozleniwić pod tym względem, że no napisz te 20 minut i leżysz. Nie musisz. Nie, nie musisz, nie, tak, absolutnie, tak, nikt, tak, nie, tak. Nikt nie stoi nad tobą, te grania są, wszystko się zgadza. Nie ma szefa, no. Ale z drugiej strony właśnie to, więc mam nadzieję, że wiesz, pójdzie to okej. Okay. Ale też nie mam takiej spiny, wiesz, to nie jest też takie podejście. Robię sobie to solo, nie jakieś tu oczekiwania, o, to teraz tyle musi być. Kończę. Tyle liczb, takie cyfry, tyle wyświetleń. No, nie, no bo to... Stawiasz ile to jest czynników, kurczę. Tak, tak. Czasami trzeba mieć szczęście po prostu. W tych czasach internetowych, że to mam wrażenie, że czasem, wiesz, nie kwestia nawet materiału, kwestia czasami teraz rolki dobrej, jednej, drugiej, że tak. Niektóry, wiesz, jest pum po prostu. I kurczę, jak ten koleś, co nagrał tą rolkę w slow motion, pamiętasz, co za reakcję piłkarską zrobił? Tak, tak, że główką strzela gola. No tak, no to jest kosmos. Są tam 40 milionów miał coś na rolce. Na rolce. To jest absurd kompletny. Rozumiesz, no. że to jest, z kimś gadałem o tym, że to są fajne czasy pod tym względem, że z dnia na dzień możesz być sławny i że się budzisz i się dowiadujesz o tym. Tak, że, tak, tak. Że tak. Ten typ występował, wiesz, dodajesz rolkę wieczorem, wstajesz rano, nie patrzysz w neta, że to jest stare, bo ty już sławny jesteś. Nie? Tak, tak, patrzę, tak. Faktycznie 100 tysięcy osób mi doszło. No stary, ale ktoś był na występie tego typu ostatnio. Pisał na fejsie czy gdzieś. I nie mówił... Michał Leja przypadkiem? Może nie, Lejson? Może coś mi chyba tak też przyświeciło, że był. Ale ktoś i... był i że mówi, że zbombił. No. Że nie było to dobre. Też pech. Jedną dobrą rolkę nagrasz, a potem bomba przez resztę życia. Jaka presja, co? To stary, no. To musi teraz bilety, wiesz, tak sprzedawać. Więc chyba, że cały program już później na tym patencie i wiesz, i ludzie, o, super, znowu to. No dobra, przechodzimy tak. Do bitu twojego. Dobrze. Od dobrze. Czego się zaczyna ten bit, o którym będziemy omawiać? Będziemy omawiać bit o, słuchaj, Holandii. Bo mieliśmy wyjazd na występ do Holandii i jakby sam początek leżał w tym miejscu, że ja chciałem napisać coś, to była chyba...
jakaś tam gala, że chyba występował Chałupka, wtedy Kaśka Piasecka i chyba Wiolka. I ja stwierdziłem, prowadzę to. No to, to fajnie by było coś się odbić od tego, wiesz, coś napisać, żarty czy coś, jakieś stricte pojedyncze, no o Holandii, coś tam, jakieś rzeczy. I ja stwierdziłem, no dobra, to napiszę sobie jakieś pojedyncze strzały na to i miałem w ogóle dogadaną kwestię, że mi tam Paweł taki nagra to w Holandii, ten kawałek jakby, i stwierdziłem, to ja wrzucę sobie to do lata, wiesz, nagrywka z Holandii, to okej, niech sobie tam hula i będzie okej. Niestety ta nagrywka, tam jakościowo to, kurczę, był problem z tym, że tam nie do końca to wyszło, dźwiękowo to też było tak, że ja stwierdziłem, no po co tak wrzucać, żeby później ludzie pisali, wiesz, o, dźwięk zły, to dobrze cię nie widać, więc ja stwierdziłem, ja tak spojrzałem, no jest niby okej, ale to było też ciekawe, że ja po czasie dopiero stwierdziłem, że ja tak miałem, no dobra, to nic z tym nie zrobię. I nie wiem w ogóle, czemu moja głowa nie zatrybiła, że ja w Polsce mogę to też opowiedzieć, że byłem w Holandii. I to były śmieszne żarty z tego tam powychodzi. Dobrze się to odbijało, ale ja po prostu, nie wiem, miałem chyba tak w głowie, że to jest tu i teraz w Holandii i to oni będą się z tego śmiali, ale w Polsce to już jak to powiem, to raczej to nie będzie to samo. Mm. I później tak poszedłem, mówię, może sobie przegadam to w Polsce i to po 3 tygodniach gdzieś dopiero, wiesz, stwierdziłem. I faktycznie było okej z tym, że faktycznie było okej, no bo że byliśmy występ w Holandii i to i gdzieś tam to troszkę może inaczej opowiedziałem, ale... No ale finalnie weszło mi to po prostu do materiału. No dobra, więc... czyli co, pierwsza wersja jest, nie masz jej, tej od tego Pawła? Nie, to nie jest taka wersja. Ja mam wersję, tak naprawdę jak gadaliśmy, że trochę miałem problem, żeby z dyktafonu czy coś zgrać, ale mam wersję, to jest nagrywka, była w listopadzie robiona. 27 listopada. Wiolka sobie tak. A kiedy byliście w Holandii, tak z ciekawości, żebym wiedział, ile jest to po tym... Oj, czekaj. W Holandia była, wiesz co, w czerwcu. W czerwcu 2023 roku. Okej, dobra. Tak. Więc to od czasu minęło tak naprawdę z tą Holandią i to jakby leżało mi tak dodatkowo, więc stwierdziłem, okej, to będzie to. Mhm. I to jest nagranie właśnie z Sosnowca z listopada. To jest, czy jak Wiolka nagrywała sobie materiał pod ten najnowszy program Gąski do domu. Ja stwierdziłem, a też sobie nagram, może coś z tego wyjdzie. No chociaż ja grałem wtedy to no, 2 miesiące z hakiem. Okay. Więc ja też tak, wiesz, to liczyłem, może będzie git. to były te decyzje właśnie. Wiesz. Przemyślane, strategiczne, tak, kariera no ile, prowadzona. No, 2 miesiące to już wiesz, to ile można to... Już ile by, można kisić. Już się znudziło to. Rozumiem, zdziwię się, stary. Nie, więc wiesz co, finalnie tam rzeczy podochodziło do tego później. Mhm. No ale to właśnie sobie zobaczymy, jak A to która idzie. Minuta? Gdzie mam, ile mam wybrać? Bo już słucham. Miałeś powiedzieć. Mówię, tak, bo zapisywałem sobie. Weźmy sobie tak, o, Holandia, start, Sosnowiec. 21 minuta, 40 sekunda to jest. 39. Dobra, będzie 27-39. Dobra. No niech ci będzie. Niech będzie, tak? Te 2 sekundy, nie chcesz ich tutaj sprzedać za bardzo. Tak. Powiedz mi, no. Ja w trakcie coś, czy mam komentować? Spoko, tak, jakby nie ma. Bo zatrzymujemy. Myślę, że ten kawałek trwa. On tam chyba jest, wiesz co, z 5 czy 6 minut nawet. Dobra. Więc myślę, że fajnie, jakbym coś tam się odniósł, a później ewentualnie puścimy ten wersję już ostateczny. Dobra, i żebym też zrozumiał. Czyli pojechałeś w Holandii, dobrze zadziałało, tak. Zostawiasz ten beat i on myślisz, że to nie ma szans działać. Wracasz i tutaj po 2 miesiącach go gadasz i to już jest wchodzi w miarę, tak, że już jesteś śwież, zadowolony z tego. Tak. Dobra. Puszczamy i komentujemy w trakcie. Tak jest. Ja na starcie chciałbym wam się pochwalić, bo ostatnio mieliśmy okazję wystąpić dla Polonii w Holandii. No i powiem... Czy ty jesteś przefarbowany na biało? Nie, tak światło tam padało, aha, wiesz? Aha, bo wyglądasz jakbyś na Eminema był co centralnie przefarbowany. Nie, no jestem pofarbowany. No. Ale cieszę się, że łyknąłeś to. Jezu, jestem debilem. Światło. Dobra, przepraszam, kończymy ten podcast, jest, dobra. Potwierdza ty, żadna typiara by w to nie uwierzyła, wiem, takie... Typ od razu, aha, dobra, lecimy dalej, nie? Nie mam lewej ręki, dobra, spokojnie. Tak światło padało, nie masz lewej ręki? Nie, tak światło padało. Nie, tak, ja miałem okres, często właśnie miałem, przy tamtej nagrywce też miałem, bo długo dosyć farbowałem z dana. A ty z Maryśkiem Mazurem, on też coś takiego zrobił, że on się tak na ojej, blond przefarbował. To jest, no to też warto chyba to zaznaczyć, bo to, no. Pan Ryszard Mazur, włoski Gruzin pan, przyjechał do mnie w wakacje, do Gdańska.
Tak jest, panie Ryszardzie. I no ja się pofarbowałem na ten blond. Mówię, ty stary, no spoko, spoko, nie? Coś tam spoko, nie? Spodobało mi się. No to też się pofarbuję. No dobra, nie? Od razu. I wiesz, był u mnie 5 minut i zaczął szukać, wiesz, fryzjerki. Mówię, no dobra, to ja idę, nie? Ja mówię, co ty gadasz? Nie? Normalnie poszedł, wrócił po 3 godzinach. I w ogóle to też było fajne, że on nie wiedział totalnie, no bo ja ogólnie też jak byłem pierwszy raz, farbowałem łeb w Szczecinie, ja mówię, pójdę do fryzjerki, pofarbuję i będzie fajnie, prawda? No bo wiesz, jakby, no, kto ma mi to zrobić tak, jak w trasie? No fryzjerka zrobi rewelację. No wiesz, ten łeb piecze od tej farby. Tak, ja nie wiedziałem, mówię, Jezu, jaka to jest katorga, co ja sobie robię, jaki to jest dramat, nie? I siedzę, wiesz, jakąś godzinę, wiesz, kiedyś gdzieś godzinę u fryzjera, później, no jeszcze 40 minut, 2 godziny siedziałem tam. Wszystko jest okej. Okay. Ona jeszcze szampon do tych włosów taki polecam tutaj, nie? Żeby ten blond ci trzymał. No pewnie, dawaj szampon. Ile płacę? 370 zł. Ja no u pani, stary, no wiesz, dziewczyny płacą za fryzjera, no. Ja u pani Bogusi za 30 strzyżenie. Maszynką w 8 sekund. 370 zł wydałem i no. Ryszard Mazur, wiesz, potem wraca i nie powiedziałem, ile to kosztuje ta ta obsługa. Idź, nie? Poszedł, nie? Mówi, stary, pali mi łeb, co robić, nie? Mówię, wszystko jest okej, okay, stary, będzie dobrze, nie? I słuchaj, i wrócił, no oczywiście też hajsu wydał, ale mówi, no jest okej, okay, jest dobrze. Wysłał zdjęcie swojemu ojcu, jak mamy blond włosy, miałem 4 godziny i ojciec Ryśka ma blond włosy. Nie, co ty gada? W tym momencie, to myślę, że jest, wysyła zdjęcie, jak matka go pofarbowała. Co ty pierdzielisz? Jest tu mocne decyzje padały. No. Ładnie, no i ten, i byście taki bidwał jajo przyjacielami, kurde, ten. On od razu pojechał do Mielna po tym, jak się zrobił te włosy na blond. Ja mówię, no to już pasuje. Się zgadza. Tak. Na 2 tygodnie do Mielna pojechał z tym. Podobnie się, puściliśmy 2 sekundy twojego występu i 5 minut to będzie najdłuższy. Sam w ogóle, moim zdaniem, czy to jest sens? Ten program w ogóle. Spokój, kogo to pogadajmy. No. Dobra, lecimy dalej. Czy jest to nie światło? Jesteś na blond? Jestem na blond, tak. No i powiem wam szczerze, że ja pierwszy raz w ogóle byłem w Holandii. No i gadam tam sobie z lokalnym gościem i on mówi do mnie tak. Słuchaj gościu, u nas w Holandii sytuacja wygląda następująco. Legalna prostytucja, legalna marihuana, a jak tam w Polsce? Ja mam tak, kurde, no tak dobrze się gadało, nie? Słuchajcie, bo co ja miałem mu na to wszystko odpowiedzieć? Wiecie, on wyjeżdża mi z takimi rzeczami, a co ja miałem mu na to odpowiedzieć? Czym ja miałem się pochwalić? Co ja miałem mu powiedzieć? No, wiesz co? U nas ostatnio w Polsce tak obeszliśmy prawo, że teraz już możemy robić legalnie zakupy w niedzielę w Żabce, nie? No słuchajcie, no wiecie, o czym jest dyskusja, nie? On idzie na kurwy, ja pomontę, no bez sensu sytuacja, no. Gdzie jest punkt styczności między nami? O czym mielibyśmy rozmawiać później, nie? Jak było? Ja, o, mam nowe żabkęsy, a ty? Rzeżączkę, też fajnie, nie? Nie o to chodzi, nie? Wiecie, bo nie ma tego punktu styczności między nami. Ciężko się rozmawia. On mnie tak pyta, ale naprawdę? Nie masz czymkolwiek się pochwalić? Ja się tak, wiecie, długo zastanawiałem nad tym. Czym ja bym się pochwalił? Tak naprawdę, czym byście się pochwalili? Może tu kolega ma jakiś pomysł, czym by się pochwalił? Nic, absolutnie, w ogóle zrezygnowane. Ani jeden, tu kolega drugi podpowiada, tak? Czy też jest bez szans? W ogóle nic, dobrze. To bardzo wierzymy mocno w nasz kraj, to mi się podoba. Słucham? Imprezowe czwartki. W Dąbrowie. To jest to! A, to było świeżo po tej Dąbrowie Górniczej, nie? Tak. Dobra. Tak. I powiem tu też ciekawe, że ja jakiś czas pytałem o to i też ludzie często nie wiedzieli trochę co odpowiedzieć i tak byli... Ale niektórzy właśnie też odpowiadali durnego, a mam wrażenie, że później jakby spadała energia potem. Bo ja finalnie później, co zobaczysz, już nie pytam o to. Tak, bo to tak ludzi wytrąca nagle. Że później Jezu, ja odpowiadać? Przechodziłem, wiesz, kończyłem żart i on w ogóle tak tracił na tym, a. Mam wrażenie. I ja tak miałem w sumie później... Po co mi to jest takie, wiesz, na siłę miałem wrażenie i finalnie w tej finalnej wersji już jakby nie pytałem o to. Mimo, że wiesz, fajnie się odbiło tutaj jednorazowo, ale to raczej no, rozumiem. Nie miało sensu. Kułam, bo to faktycznie oni są tacy nagle zaskoczeni, bo są w trybie słuchania i nagle trzeba nagle odpowiedzieć. Wiesz, czy jak coś długo jeszcze idzie później, jakaś dyskusja, czasami później wracasz do tego jest tak, a o tym mówiłeś w ogóle do nas. Tak, konkretnie. No. Czym miałem pochwalić się w Amsterdamie, tak? Holendrowi, tak? A co jest u was? Nie wiem, czy słyszałeś o Dąbrowie. Coś słyszałem o sobotach. Nie, czwartki, gościu. Czwartki mamy imprezowe, nie?
No nie, no wiecie, ale ciekawe, nie? Ciekawe, nikt jeszcze Dąbrowy nie rzucił. Jak tak pytam po całej Polsce, więc mamy Dąbrowę, dobrze, punkcik dla Dąbrowy, nie? Ja się tak zastanawiałem, wiecie, czym się pochwalić, ale tak długo się zastanawiałem i w końcu stwierdziłem, mam. Słuchajcie, szukałem w głowie i stwierdziłem, no jest czym się pochwalić, nie? Przecież było dużo strajków, gruba akcja, więc mu powiedziałem, nie wiem czy wiesz stary, ale od niedawna w Polsce jest legalna aborcja w Czechach, nie? Tak, to jest tak... To jest takie nasze, mamy się czym... I tu też mam wrażenie właśnie, że to siadało bardziej po tym, wiesz, jak mówiłem to dynamicznie, to fajnie wchodziła ta puenta, a jak już właśnie z tą przerwą się zrobiło i tak trochę już dłużej podane, że to, tu widzisz, tu tak naprawdę to też nie było jakoś super, to w ogóle ciężki występ był wtedy. Tu okay. Na razie dosyć tam słychać, ale to była dosyć spora sala, my myśleliśmy, że to będzie, wiesz, energia. Super nagrywka, tak. Wiolka finalnie też z tego nie brała, z tej nagrywki i nie była jakaś też ta super ta energia tam. Ale faktycznie widać, że to ujmowało tym że jakby wcześniej zagadywanie o to i później jak miałem występy, jak ścinałem to, że szybciej do tej puenty te Czechy, no to było spoko już, nie? Że to już zdecydowanie mocniej działały wtedy te Czechy. Okej, oczywiście. Bo w sumie nie będę się powtarzał, ale tak, to rytmicznie mi się wydaje, tak. Że to bardziej spójne jest wtedy. On tak na mnie patrzy, mówi Czechy to nie jest inny kraj, ja mówię, a ty kurwa innych pytań nie masz, bez sensu, nie? No po co drążyć dalej, nie? I on mówi do mnie tak, my mamy legalną marihuanę, nie? A jak tam to wygląda w Polsce, nie? Z tego co ja wiem, ja nie jestem wielkim fanem, ale z tego co wiem, legalna jest medyczna marihuana, prawda? Jest coś takiego? Ktoś kojarzy może? To też jest fragment, który... Spacją pauzę, żeby... Tak. To jest ogólnie tak. I ten kawałek już nawet nie mówiłem w finalnej wersji. Bo ja z tym bitem też troszkę tak miałem, że miałem wrażenie, że on jest trochę już później za długi. Przegadany trochę. I tak naprawdę... No tak, po prostu był za długi, że już miałem wrażenie, że nie, no, trzeba tam trochę ściąć, żeby tam nie za dużo o tej Holandii to, mimo że wiesz, spoko mi się to gadało, ale to na przykład, co teraz powiem, to jakby było wyrzucone, więc można powiedzieć trochę w drugą stronę, że wiesz, że tu jakby lepiej to wychodziło finalnie, mam wrażenie, jak było tego mniej. No czasem sam wiesz, odtłuszone czasami, po prostu, jak to ładnie mówię. Tak. Po co tak na siłę męczyć coś, co tak naprawdę nie było jakoś super śmieszne. Nie. Więc. Ja mam wrażenie, że czasami tutaj ten wyrazy powtarzasz, że jakby trzy razy powtarzasz to samo i to tak trochę rytm jakby rozkręca. To jest bardzo przegadane. Nie wiem, czy to przez występ, czy przy tego wieczoru tak miałeś, czy to tak, celowo. Tak, to jest właśnie, ja nawet pod tym względem, wiesz, to ja widziałem, że to jest przegadane i tu już czułem, że tam mi się nie grało. Właśnie ten początek, że już taki był trochę ciężki, że już ten start widziałem wieczoru jest dziwny i to mam nadzieję, że zobaczę tą różnicę, że będzie widać później, jak już to było jednak gadane już dłużej, tak spokojnie, jak zobaczyłem to, no bo to był troszkę taki właśnie dodatek, wiesz, ja nie tam stricte Wiolka nagrywała, ja tak bardziej chciałem sobie to nagrać, tak trochę szczapy i później miałem takie, Jezu, tu pędzić, tu jakieś słowo się powtarza co chwila, nie? I no tak, to widać tą różnicę. No. Jednak ogranie to jest, kurde, nasz największy przyjaciel. Nie, to wiesz, zobaczyłem, wiesz, niby fajnie, super piękny obrazek tak. I wiesz, wszystko się zgadza i mam tak, to jest tu tempo, masakra, nie? Szybko, powtarzanie słów, jakiś dramat, no. Łączymy się z tobą w bólu. Tak. Ktoś po cichu miał się nie przyznawać, ale tak, jedna osoba się przyznaje, dobrze. Jest legalna, nie? Medyczna marihuana. Tylko wiecie, ja mu to powiedziałem i on tak na mnie patrzy i mówi, co? Na co ja mu odpowiedziałem, co? Bo ja zdałem sobie sprawę, co ja powiedziałem, nie? U nich na to nie jest to legalne. Jak ja miałem Holendrowi powiedzieć, nie? Że u nas legalna jest medyczna marihuana. Na jakim przykładzie miałem to zrobić? Co miałem mu powiedzieć, że no, wiesz co? Ostatnio jak byłem u kumpla i zemdlała jego babcia... Dzięki Bogu, że było bongo w pokoju, no. Babcia zajebała trzy buchy, wigilia wspólna. No nie, słuchajcie. No nie wytłumaczysz tego. Ale już skoro byłem, tam mówię elegancko, no to już tam jestem. To stwierdziłem, skorzystam. Skorzystam z sytuacji, że już jestem, więc idę sobie tam do sklepu. Też na początku się zdziwiłem, bo tam ten typ w sklepie stoi, patrzy tak na mnie i mówi do mnie tak. Czy lubi pan eksperymentować z używkami? Ja sobie tak myślę... Ostatnio trzy żubry wannie wyjebałem. Mówię, troszkę tak, nie? No troszkę wiem, o co chodzi, nie? On mówi do mnie, to polecam ci ciastko z marihuaną, nie? Słuchajcie, ja wiem tyle o ciastkach z marihuaną, że ja lubię słodycze, nie? To jest moja cała wiedza. Więc odpowiedziałem, poproszę cztery, nie? O! Na co on na mnie tak patrzy i mówi, czy na pewno? I mówię, człowiek, ostatnio u babci cały to fifi ojebałem, dawaj cztery, nie? No spokojnie. Co mi się złego wydarzy?
Słuchajcie, nigdy w Polsce po Raffaello nie spałem 16 godzin, nie? Ja nie widziałem totalnie, co się ze mną dzieje. Ja wróciłem do Polski. Ale a propos, bo z ciastkami była sytuacja, gdzie stricte nie była to Holandia, ale mieliśmy kiedyś występ w Dublinie. No. I była sytuacja, że tam nawet organizator powiedział, mówię, a mam dobre ciastka, coś tam, spróbujcie sobie, super. Ja patrzę, wiesz, jest rano, jest tam 9:00, 10:00, że idziemy na spacer tam po Irlandii, pooglądać sobie rzeczy. No i tak, i wzięliśmy sobie po ciachu, no i występ był o 19:00 w godzinie. No ale wiesz, co to jedno ciastka, jak to nie działa w ogóle? No, no to co, to po jeszcze jednym, nie? Była z nami Agnieszka. Nie. Tak, i to była ta decyzja, że jest godzina... No super, no przyjemny dzień, jest wesoło, jest godzina 13:00, 14:00, 15:00, 16:00. Mówię, o kurde, zaczynam się stresować, to będzie 17:00. Nic, zero różnicy. W Irlandii przyleciałem, po to przyleciałem do Irlandii naprawdę wystąpić i jest godzina 19:00, jest wiesz, jest walka w głowie. Nie. On mi zapowiada, ja wychodzę, cześć, fajnie gadam. Poziom skupienia, jaki miałem na tym występie, żeby pamiętać, co w ogóle mówię, to ja schodziłem jak Rocky po prostu ze sceny. Zrobiłem to, kochani. Ale jak ci poszło? Spoko, no, okej, okay, dobra. Było dobrze, było spoko. Nie wiem, że to był rewelacyjny jakiś występ, ale kwestia radości po... Jest najgłupsza decyzja po prostu. I najśmieszniejsze jeszcze, jak pamiętam, ten organizator. Zadowolony w ogóle, fajnie, że on to jakby proponował, mówi, jak chłopacy przyjeżdżają, ja zawsze proponuję, no i nie będę mówił tutaj imienia nazwiska, ale ostatnio jak było nas tam, miesiąc temu od was komik, no to, no jemu tak dobrze nie poszło, nie? Po tych ciastkach, mówię, czy to robisz, gościu? Tor przeszkód. Ty robisz, dla... zapraszasz ludzi z Polski na występ, ale zrobi tak pod górkę i tak. Ja pierdziele. Więc tak, to trochę była może inspiracja do tego, że no faktycznie to się działo, może nie kwestia, że Holandia, no, Holandia ale to się dobrze... Złączone. Złączone, że się dobrze to zgrało. Ale... Moi znajomi poszli, wzięli ciastko i poszli do... W Holandii właśnie, na pół, para. Wzięli jedno ciastko, zjedli na pół i poszli do muzeum Van Gogha i on miał załamanie nerwowe. Praktycznie, bo chciał jechać do szpitala, ona nie była w stanie słowa powiedzieć, kurde, po jednym ciastku. Ja nie wiem, co ty robiłeś, w mózgu miałeś. Nie, w sensie, nie, ogólnie powiem ci, gdybym nie miał tego dnia występu, to by było okej. Okay. To by było okej. Okay. To było spoko? Nie, powiem ci, głównie, wiesz, głupawa na maksa, wszystko gdzieś tam bawiło, więc było bardzo przyjemnie, no tylko później, jak poczułeś moment stresu, bo wiesz, że musisz coś zrobić ważnego, to no to nie pomogło, nie? Że to było, pamiętam, że ja, my tam pomagaliśmy z krzesłami ustawiać i ja dwa krzesła odwrotnie postawiłem z uparciem. I wielka patrz, mówi, co ty robisz? Ja mówię, rozstawiam krzesło, mówię, tam jest scena, nie? A ja, i normalnie. Jezu, to ci gratuluję, że się przetrwał, stary. No, masz tak radę z tego? Nie, o jest. Nie aż tak. Ale to było chyba najbardziej tak, bo po alkoholu, wiesz, nie było tak, nie zdarzało mi się jakoś tam, wiesz, pojedyncze piwka. Ty miałeś właśnie taką najbardziej sytuację, gdzie faktycznie wychodziłeś z takim stanie, no już nieciekawym, jeśli nie, chodzi o występ. Ja miałem po 2-3 piwach, ale to wtedy jest tak luz większy, a tak to nie. Po używkach mocnych nie. Nie, to tak, to też, że nie, że to powtarzałem, że to stwierdziłem, o, to tędy droga, nie? No nie, ja pamiętam, że Czarek, już nie pamiętam, muszę z nim jego zapytać w podcaście, on po czymś grubym wychodzi, już nie pamiętam, czy po LSD, czy po czymś, i oni się tak wymierzyli z zalewem, żeby akurat mieć na wejście dobrze, ale nie za mocno. I się występ po pół godziny opóźnił i oni tacy z grzmoceni. Stary, wyszli. To nie, to, ojej, to... Bo dziwne, no słyszałem kilka historii tak, że po takim czymś mocniejszym ktoś potrafił i nie, to jest kosmos. W ogóle to jest kosmos, moim zdaniem. Jak zjarany, że ktoś potrafi wychodzić, to wiem, że niektórzy, wiesz, potrafili gdzieś na open mic'i regularnie, że sobie zajarać i wychodzić, a mówię, że lepiej się wtedy czuję. Jezu, to nic bym nie pokleił. Wiesz, tempo, szybko, że musisz być tu i teraz, a tu jesteś w ogóle oderwany. Oderwany, wiesz. No ale możliwe, że jak ktoś dużo jara, to ma większy luz z tym, że jest przyzwyczajony. Na pewno. Ja nie. Nie, ja też absolutnie, więc. Teraz absolutnie po tej historii. Jezu, słuchajcie, co? Wracam do Amsterdamu. Wróciłem do Polski, trauma została. Mój kumpel mnie pyta, Bartek, chcesz knopersa? Ja mówię, o nie, stary, dzisiaj na trzeźwo się bawimy, nie ma szans, nie?
Bo zobaczcie sobie, jest to dosyć dziwne, nie? Legalna, wiecie, marihuana, ale stwierdziłem, okej, okay, no tak u nich jest, spoko, tak samo legalna prostytucja. Powiem wam szczerze, ja nie jestem wielkim fanem, no ale skoro stwierdziłem, już tam jestem, no to nie, żeby też źle nie zabrzmiało, stosownie, na spokojnie. Dajcie mi chwilę, ja też chciałbym się wytłumaczyć. Nie, to nie jest tak, nie? Bo powiem wam tak, ja mam dziewczynę, bardzo ją szanuję, więc najpierw do niej zadzwoniłem, spytałem, co o tym myśli, słuchajcie, chuj nie odebrała, więc stwierdziłem, co będę jej opowiadał, na spokojnie, jutro wrócę, wszystko jej powiem, nie? A tak szczerze też z wami, jak już jestem tak na serio, to miałem kiedyś styczność z prostytucją. Nie wiem, czy są osoby, które miały z tym styczności, dajcie brawa. Okej, okay, rozumiem, tak? Ja wiem, że to też nie jest najlepszy moment, nie? Na teraz ktoś jest na randce i tak, a może nie dzisiaj, nie? To jest faktycznie... Nie, ja miałem, powiem wam szczerze, to było kilka lat temu. Przeżałuję, nie wiem do końca, ale po prostu po czasie stwierdziłem, że wolę zarabiać pieniądze ze stand-up, nie? Tak. Każdy woli absolutnie, słuchajcie, co innego, nie? Nie wiecie, i duża rzecz. Legalna marihuana, legalna prostytucja i go pytam, dobra gościu, to powiedz mi w takim razie, co w Holandii macie nielegalnego, skoro tak jest tu pięknie, nie? Na co on tak patrzy na mnie i mówi do mnie tak. Nielegalne w Holandii mamy elektryczne hulajnogi. Ja mówię, co? Ja mówię, dlaczego? Bo za bardzo niebezpiecznie. Ja mówię, kurwa, nie dam rady, nie? Słuchajcie, legalna marihuana, legalna prostytucja, a to, co my dzieciakom dajemy na komunię, o, u nich zawiasy, nie? Słuchajcie, ja wyobraziłem sobie taką holenderską komunię, nie? Dajcie mi chwilę, na spokojnie. Wyobraziłem sobie, jak jednego ojca za bardzo przegrzało, nie? I dał dzieciakowi elektryczną hulajnogę. I podchodzi matka i mówi, Paweł, czy ty jesteś normalny? Nie potrafisz zachować się jak inni rodzice? Zamówić mu kurwy i grzyby? Paweł, coś ty zrobił, nie? Wstyd na całą miejscowość, nie? Zauważcie sobie abstrakcję sytuacji, nie? Legalna marihuana, a nielegalne elektryczne hulajnogi. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeśli w Holandii jedziesz sobie elektryczną hulajnogą i masz przy sobie zioło, to jak zatrzyma cię policja, to w krzaki wypierdalasz hulajnogę. Bardzo duża różnica, prawda? Tu możemy sobie tak, tu już zastopować, bo tak? To będzie koniec tego, dobra. Tego bitu. Okej, dobra, i co? I przechodzimy od razu do kolejnego. Tak, możemy kolejnego. Sobie puścić, tak. Ten... Która minuta? Już okay. Patrzę tutaj. Grudziąc, tak, to jest to. To jest wiolka. Wiolka. W ogóle ja gadałem z Kubą Wilczkiem, jak mówił, że on kiedyś przed wami na open mic'a przyszedł i mówił, że wiolka tak rozgrzewa publiczność przed open mic'erami, że wszyscy rozpierdzielają. I on mówił, że to się rzadko dzieje, bo zazwyczaj open mic'erzy tam gruz żrą na początku, a wiolka robi tak super robotę na dzień no dobry. No tak, robi taką aurę im na pewno, że każdy, który nie wychodzi, to kto nie wychodzi, to mam wrażenie, że wiesz, że zaraz że tam jest występ. Dobra dynamika, że tak. Nie jest takie, że kto to jest, tylko że... No spoko, no na pewno jest, oni są dosyć mocno nakręceni, ja myślę, że ta publika też wielka jest dosyć taka, że coraz bardziej idzie w tą stronę, że coraz bardziej są podobni do niej, wiesz, i to też okay. Na pewno gdzieś bardziej już te wrotki są tam odkręcone, okay, że jak początki były tych występów, to często ludzie tak jezusowali, jak to mówimy, nie wiem, czy tylko, że tak siedzą, jest Jezu, słyszysz, Jezu, nie, że to jest super, jak ludzie się, Jezu, to Jezu było bardzo dużo, nie, okay. A później już z kwestią czasu już było to lepiej. Czekaj, już skupiam się, gdzie to mam. Grudziąc. Ale to wiesz, to wydaje 20... Wiesz, że ty na pauzach wyglądasz jak zupełnie inna osoba? No zobacz, to nie wygląda jak twoja twarz. Tutaj? No. Nie widzę teraz swojej twarzy, więc aha. Nie wiem. Ale może, no może trochę tak. Nie wiem. Fajnie, że spojrzałem w aparat, się przejdzie. To ja na pewno. Może ten blond web troszkę inaczej. To są, tu też jest dosyć surowa jeszcze ta wersja. Rozumiem. Bo to wiesz, dosyć ciemno jest jeszcze to i tam nie powycina, no, ale jest wiesz. Jak dostarczysz tyle. Lepszą, to ja nałożę tą lepszą, tą ładniejszą. Dobrze, tak możemy zrobić. No sobie zobaczymy, to łatwiej będzie analizować, jak dobra. Puścimy. Chciałbym wam się pochwalić, bo ostatnio mieliśmy okazję wystąpić dla Polonii w Holandii. No i powiem wam szczerze, że ja w ogóle pierwszy raz byłem w Holandii. No i rozmawiam sobie tam z lokalnym typem, z Holendrem i on mówi do mnie tak. U nas w Holandii legalna prostytucja, legalna marihuana, a jak tam w Polsce?
Ja sobie myślę, kurde, tak dobrze się gadało, no wszystko dobrze szło, bo co ja miałem... Ile szybciej, ile konkretnie, kurde, no, panie, już nie ma żadnego meandrowanka, tylko jest na konkrecie. Tak powyjmowane tak słowa, no. No to tu powiedzieć, wiecie, on wyjeżdża mi z takimi rzeczami. Co ja miałem mu odpowiedzieć? No wiesz co, my w Polsce ostatnio tak obeszliśmy prawo, że teraz już możemy legalnie robić zakupy w niedzielę w Żabce. Tak, tak, to jest takie nasze teraz, kochane, no. O czym jest dyskusja? On idzie na kurwy, ja pomontę. No błagam was. O czym mamy później rozmawiać? Jak było? No mam nowe Żabkęsy, wiesz, tak, no. A ty, Rzeżączka, też fajnie, no. Nie ma tego punktu stycznego. Jest dramat. Ja powiem wam szczerze, ja nie jestem wielkim fanem ogólnie narkotyków, zioła, ale stwierdziłem, no skoro już tam jestem, tak wiecie, no tak przy okazji chociaż wejdę tak z ciekawości zobaczyć, co mają, prawda? No i powiem wam szczerze, wchodzę i też mnie typ zdziwił, bo typ w sklepie mówi do mnie tak, czy lubi pan eksperymentować z używkami? Ja sobie tak zastanawiam się, co to jest za pytanie? Co mnie pyta, czy ja harnasza w dupie miałem, o co tu chodzi? Więc on mówi do mnie tak. Tu już nawet jest zmienione, czy karna to inna sekwencja była. Tu tak. Jakoś super nie siadło, ale tu była duża różnica tego, jak gadałem. Tak. Głupieliby, że tam trzy żubry. Chyba dodałem to później, że wannie wychlałem, tam miałem w tej pierwszej wersji. Tak. Co mi pisze, wiesz, eksperymenty, czy harnasia w dupie miałem. I to nagle mam takie, okej, czyli tak, to jest ten złoty klucz do puenty. Więc on mówi do mnie tak. To polecam ci, młody, ciastka z ziołem. Powiem wam szczerze, że ja wiem tyle o ciastkach z ziołem, że ja lubię słodycze. To jest moja cała wiedza. Więc powiedziałem, poproszę 4. On tak na mnie patrzy, mówi, czy jestem pewny. Ja mówię, człowieku, ostatnio u babci cały to fifi ojebałem, dawaj 4. No. No co złego może się wydarzyć, prawda, grudziąc? No to już nawet większa pauza, troszkę, nie? Jak już widziałem, jak już troszkę tu pauzowałem na tym, co złego może się wydarzyć. Już takie, no małe rzeczy. Tak, niby? Tak. A już, zobacz, jaka energia się zebrała na tym, że już jest takie, już jest jakieś zdziwienie to, a tam po prostu pędzone, przegadane ta. I też jest... pauza w odpowiednim momencie, wiesz, tak jakby naciągasz ich, że coś się złego może wydarzyć, a oni już wiedzą. Widać, że dużo ludzi wie, że ciastka z marihuaną to jest bardzo jakby grząski temat i pułapka. Że nigdy w Polsce po Raffaello nie zjadłem 4 kebabów. Ja nie wiem, co się dzieje do dzisiaj ze mną, naprawdę, to jest... Tu też było właśnie zmienione kwestia, tam było chyba, że spałem 16 godzin? Tak. Coś takiego i ten żart tak wchodził, trochę mniej, bardziej, a tu już zdecydowanie mocniej widziałem na tej puencie, jak już mówiłem, że o tych kebabach, że tam 4 kebaby. A gdzie są Czechy, że w Polsce ten, zlegalizowaliśmy... To, aha, faktycznie, bo to też będzie, mam dalej to przeniesione zostało. Przeniesione. O, ciekawe, dobra. Zostało, dobra. Tak. No duży przeskok, umówmy się. I tak samo tam legalna prostytucja. Powiem wam szczerze, ja nie jestem wielkim fanem, ale skoro już pojechałem, no nie, wiecie jak to jest, no tak, no bo ja zawsze z tymi magnesami wracam, mogę raz z czymś innym, no. O Jezu, no. To też jest dodane, nie? Wcześniej nie było tego, tak, nie było z tymi magnesami. Oceniajcie mnie jeszcze, no spokojnie. Nie, ja bym chciał też wytłumaczyć na starcie, bo ja ogólnie mam dziewczynę, bardzo ją szanuję. Więc najpierw do niej zadzwoniłem, spytałem, co o tym myśli. Akurat nie odebrała, mówię, co będę ją męczył, jutro opowiem. Na spokojnie. Ale powiem wam szczerze, nie wiem, czy są fani prostytucji, dajcie brawa. Okej. Okay. Okej, tam poszły brawka, okej. Okay. Jesteś, i nagle już opierdolę dziewczyn dostaję. Po co klaszczesz, co? Daj spokój. Jesteś fanem, tak, faktycznie? Masz multi kurwę? Nie, przepraszam, jak multisport, to normalnie. Nie, chodzisz czy nie? Nie. Tak, ale chciałeś zaimponować, dobrze, okej. Okay. Mi zaimponowałeś, dziewczynie. No, troszkę gorzej już, troszkę w tą stronę. Ja, mi się podoba, ale fajnie, że klaskałeś, bo powiem wam szczerze, często pytam o to, czy są fani prostytucji i ostatnio w Bydgoszczy o to spytałem. I ty w pierwszym rzędzie, tak jak ty gościu nie siedzi, i od razu bardzo mocno klaszczę, a widzę, że obok siedzi dziewczyna. No i ona taka dosyć speszona, mówię, Jezu, jaka niezręczna sytuacja. I mówię do niego, stary, mogłeś poczekać, nie musiałeś klaskać. Na co on mi odpowiedział, nie, ja chciałam powiedzieć, jak poznałem Anię. Ja mówię, 100% prawdziwa sytuacja? Tak, w Bydgoszczy, że akurat widzisz, mi się zgrała, bo tam tak naprawdę ten temat jakby poszedł z tą prostytucją, że a, ktoś tam zaklaskał, czy nie, i tak też stwierdziłem. W sumie nawet jest, no nie, było samo pytanie, jakby rodziło już ten śmiech, no tak, bo nikt tak, się tam raczej nie chwalił. I to było tak, że no nikt nigdzie nie klaskał.
I to jakby rodziło śmiech i idę sobie dalej. I mam sytuację w Bydgoszczy, gdzie typ naprawdę siedzi, klaszcze i ta dziewczyna jest taka ten. No i chciał, wiesz, zażartować, nie, do 100%, no, ale to, wiesz, to ona taka, wiesz, no raczej ten żart jej się nie spodobał. O, stary. A on rzucił taką siekierę i się cieszy. No i wiesz, na sali rozpierdol, ja mam, wow, ale jak szybko, nie, pach podał to. A ona siedzi taka, nie, no dał mi żart na, proszę bardzo, nie, no, dobrze, no. Gotowy jest na podbitkę. Wiesz. A ona potem się dobrze bawiła, czy nie? Przez, tak, patrzyłeś? Spoko, okay. Raczej to było tak wiadomo, że to nie była jakaś, wiesz, że się obraziła tam na 100%, ale jak on szybko zareagował od razu, to jakby, wiesz, jakby wiedział, że to padnie w ogóle i od razu mocno bije brawa w pierwszym rzędzie, typ jeszcze siedzi i rzucił to, że ja chciałem się pochwalić, jak poznałem właśnie Aniu. O, wow, no gościu, no to jest... A czasami takie się zdarzają rzeczy, że po prostu to idzie od razu do materiału, że jak się wydarzy coś... Niemożliwe czasem, jak ludzie mają, powiem ci, timing taki, że coś dopowiedzą i masz... No, kosmos po prostu. To jest... Prawda. Mi się wczoraj takie zdarzyło, przedwczoraj w Warszawie, ale nie chcę powiedzieć co, bo będę, nie będę palił materiału, ale też jedna pani miała... Tak, żebym miał takie, o kurde, to było dobre. No. Wchodzi od razu do materiału, nie będę się nawet pytał. Dobra, lecimy? Tak. Więc Bydgoszcz była bardzo szczera, powiem szczerze. Tak. Powiem wam szczerze, ja nie jestem wielkim fanem prostytucji, ale miałem kiedyś styczność, nie będę wam ściemiał, kiedyś miałem styczność z prostytucją. Tak, to było wiele lat temu, po prostu po czasie stwierdziłem, że wolę zarabiać pieniądze ze stand-up. No, to jest... Każdy absolutnie woli co innego. Ale on mnie też pytał, ja nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć, wiecie. A to ciekawe, że to tak mniejsze śmiechy zebrało po tym żarcie, że jakby ten poprzedni żart zabiera trochę energię z tego żartu. Tak, tak, wiesz, ale ja myślę, że to chyba kwestia po prostu, myślę, że miejsca, bo on raczej działał dobrze. Normalnie działał, oba działał dobrze. Tak, a, to okay. Nie, raczej nie zabierał jeden drugiemu, ale tu faktycznie tak, bo widzisz, przy tamtym materiale to w Sosnowcu, gdzie ten występ był i tak trudniejszy, tam tak nie siedziały aż tak te żarty, mam wrażenie. No na pewno nie, bo ten był zdecydowanie gorszy, a tu wiesz, w tym momencie po prostu tak trafiłem, no okej, dobra. Okej, ciekawe, ale to się tak czasami zdarza właśnie, że nie wiesz czemu coś nie wejdzie akurat tego dnia. Tak, 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 więc to nie była kwestia, wiesz. Czyli zazwyczaj wchodziło. Tak, tak, tutaj zawsze wchodziło. Zawsze wchodziło. Akurat na tym jednym nagraniu. Tak. To jest tylko wyjątek jeden. Proszę się nie sugerować. Na początku tak powiedziałem z tą żabką, ale po chwili, bo czym ja miałbym pochwalić się w Polsce? Ciężko cokolwiek tak wyrzucić, ale po chwili pomyślałem, stwierdziłem mam i powiedziałem mu, nie wiem czy wiesz, ale od niedawna w Polsce jest legalna aborcja w Czechach. No, to jest takie... Bez problemu możemy tam jechać i to zrobić na własną rękę. Jest dziwne, ale długo z nim rozmawiałem i wiecie, legalne to, legalne tamto i tak z ciekawości pytam, gościu, dobra, to powiedz mi, co w takim razie w Holandii jest nielegalne? I to jest autentyk, możecie sobie to sprawdzić. On mówi do mnie tak. W Holandii nielegalne są elektryczne hulajnogi. To mi już głupio z żabką nie było, jak to usłyszałem. Ja tak zastanawiam się, legalne zioło, legalna prostytucja. A tu nagle, wiecie, hulajnogi to jest problem. On mówi, no to jest gorsze od prostytucji. Bardziej niebezpieczne. Ja mówię, tak faktycznie zastanawiając się, no nigdy kurwy w kasku nie widziałem może, faktycznie. Troszkę tak. Ale zobaczcie sobie abstrakcję sytuacji. Co to oznacza w Holandii? W Holandii oznacza to, że jeśli jedziesz sobie elektryczną hulajnogą i masz przy sobie zioło, to jak zatrzyma cię policja, to w krzaki wypierdalasz hulajnogę. Bardzo dziękuję. Bardzo duża różnica, prawda? Czy to jest pana hulajnoga? Nie, nie, przysięgam, mam tylko zioło przy sobie. Naprawdę w życiu bym tak nie ryzykował. O, tu już możemy tak pauzę dać, tak, to jeszcze okay. Ta ostatnia. No widzisz, to no, mocno się tam pozmieniało, mocno, nie? Mocno. Kwestia coś tam wyczyszczenia, bo jest krótszy, nie wiem, chyba półtorej minuty. No. Ten jest finalnie. A ile trwa tamten pierwszy, a ile ten trwa? Wiesz co, ten pierwszy chyba trwał 6 z hakiem. Mhm. A ten jakieś po prostu 5 minut, okay. Coś takiego, więc gdzieś tak to wyglądało. Że było usunięte, czekaj, co było? Tak, ta medyczna marihuana tak, była. Że babcia, bongo. I babcia, tak. Coś tam jeszcze było i tak. I ewentualnie, mimo że no dodane pojedyncze do jakieś. Tak, tak. I mieli tego właśnie tam siepania, pytania z tymi ludźmi, więc tu już bardziej,
Bardziej tak gęsto się kompaktowo. No właśnie, bo tak. Trzeba takie rzeczy, które ci odbierają energię, zabierają z tego bitu. Kurczę, no to też jest, mam wrażenie, ważne, że czasami nawet coś lubisz, ale masz taki, kurczę, to jest już tam siódmy segment w tym żarcie. Tak. Pomyślałem sobie, to co to jest konieczność jakaś, czy to jest... Już wystarczająco posłuchali, mam wrażenie, ludzie o tym, że to nie jest, jeszcze co o Holandii masz mi do powiedzenia, no rzeczy, okej, to możesz. Konkrety i nara. Tak, konkrety i dalej, nie? Ja zauważyłem, stary, czasami nawet, że jak wywalasz, to się robi, przez to, że gęstsze, to zaczyna puchnąć materiał w innym miejscu i to tak. W tym lepszym, w tym takim bardziej fajnym, gdzie możesz dodać puenty do tych fajnych puent, a nie próbujesz jakoś tak ograć ten fragment, którego tam tak średnio ci działa, tylko wiesz, próbujesz rozwinąć to fajne, co ludzie się dobrze na tym bawią. Więc dla mnie czasami, przynajmniej u mnie tak działa, że jak czasami wywalam, to dochodzi w tych lepszych momentach, paradoksalnie. I nie wiedziałem, że tak to działa kiedyś. Więc... No fajnie, no nie, no to widać na pewno tą różnicę, że wiesz, no gdzieś tam po tych 2 miesiącach to nagrane, nie też stricte, że ja oczekiwałem, że ten materiał tam, że to jest fakt, że to jest ładnie po prostu nagrane tam i to jest super, ale kwestia tego podania, to jak to nie ma tego skupienia, jak jeszcze ja tam zastanawiałem się, w tym momencie to powiem, to teraz tak, no to wiesz, tam było mocno to przegadane, słowa jakieś się powtarzały. No to no myślę, że tutaj widać... Tam dużo powtarzałeś na początku, także jak ja mam to powiedzieć, co ja mam opowiedzieć, jak ja to mam wyjaśnić. Wiesz, takie, czemu 3 razy to samo zdanie opowiadasz? Bez sensu. A tu od razu bam, bam, bam i tak, chyba widać tam gdzieś różnicę. No, mam nadzieję, że tutaj już raczej jak już się... Już musisz tą fazę, żeby się bardziej skupić, że co chcesz powiedzieć, już wiesz, że jest tam gęsto bardziej to. I wiesz, że jest ta nagrywka, która już raczej no pod to chce gadać, to już zupełnie inaczej to wygląda. A ile miałeś jeszcze nagrywek po tym? Czy miałeś takie coś, to jest ostatni raz, jak to nie wejdzie, to dziękujemy? No to jest tak naprawdę, to było nagrywane pod koniec lutego, więc to było niedawno nagrywane. Czyli 4 miesiące są różnicy praktycznie między... Tak, dużo. Nie, trzy miesiące. Trzy miesiące, fakt, że ja dużo tego później, ten grudzień grałem, trochę styczeń właśnie pojeździłem z tym, ale też niedużo, więc a i tak widzisz, na przykład ten beat, myślę, że jest, trochę, że nie mówię, że diametralnie się zmienił, bo są rzeczy... Się zmienił, ale jednak no już wygląda to moim zdaniem gdzieś tam przyjemnie, ale to była nagrywka w sumie po tym, taka jedna z tego. No. A graliście 2 razy jednego dnia, czy jeden raz? Raz. Okay. Więc to tak było, wiesz, mówię, kurczę, i tego dnia, słuchaj, jeszcze był strajk rolników. W sensie, no cały czas są strajk, że tam jeden dzień był, ale wtedy były poblokowane drogi i do tego stopnia, słuchaj, że nie wiedzieliśmy, czy odbędzie się ten występ. Tak, czy dojedziesz. Ode mnie chłopaki pojechali już tam na godzinę tą 15, którzy nagrywali. I my nie wiedzieliśmy, czy odwoływać, no bo kurczę, no nie tylko, często, że ludzie przyjadą z innej miejscowości, wiadomo, że to jest też problematyczne. Mm-hmm. Ja mówię, nie dość, że masz nagrywkę, to w ogóle nie wiesz, czy to się odbędzie. Ja jeszcze występuję, wiesz, pierwszy, więc lipa, jak ludzie zaczną się spóźniać, a ten występ i tak był opóźniony o 25 minut. Z powodu strajku? Z powodu, i tak ludzie dochodzili jeszcze cały czas. Ja mówię, wiesz, będę nagrywał i będą ludzie mi wchodzili. No cały czas, wiesz, poziom stresu był tam. Ja jechałem autostradą, skręcam już sobie na Grudziądz i wiesz, i stoję. I mam takie, no mam nadzieję, że zaraz mnie puszczą, bo... Zlitują się. Słuchajcie, bo ja mam nagrywkę. Myślę, że to dużo by zmieniło, prawda? Tak, na pewno by, wiesz, przecież tak, no przepraszamy panie Bartku, jakby proszę tutaj, karetki stoją, ale... Bardzo, wiesz, duży poziom z tego stresu był, tego wszystkiego, a z powrotem było tak, że nie mogliśmy z Grudziądza wyjechać po występie. Nadal? Wieczorem? My wyjechaliśmy, była po 22 już jakoś, jak tak zanim wszystko tam ogarnęliśmy. No i oni powiedzieli, że będą 2 godziny stać, bo oni każde rondo praktycznie blokowali, każde rondo było przed wyjazdówką, wiesz, na autostradę. U nas z Grudziądza jest moment, jedziesz tam 1,5 godzinki. No max, no. Nie mogłem wyjechać z Grudziądza. Fuck. Nie mogłem, podjeżdżamy i w końcu finalnie, słuchaj, jakiś gość zaczepił Wiolkę, że on zna trasę, gdzie nie jedziesz przez ronda. Co to w ogóle, co się dzieje? Nie mogę wyjechać z Grudziądza. No i że zna trasę. I najpierw pojechała Wiolka, bo my na 2 auta, bo ja do siebie wracałem. I ona wyjeżdżała jakoś wcześniej i ona mi później opowiadała trasę, że musisz jechać między bloki. Teraz masz Obi, a przy Obi czy tam jakiś inny sklep tam. I wiesz, to w lego, dobra, w prawo, w lewo. Teraz nie możesz pojechać prosto, bo tam będzie rondo. Więc jedziesz i to było 20, wiesz, kilometrów robiłeś z Zawilki. I ja, wiesz, i w końcu widzę, że wyjeżdżam takie, jest! Wyjechał z Grudziądza! Przecież ja się tak cieszyłem, że z Grudziądza wyjechałem, że to był sukces po prostu. No. Bo oni tam stali do, później informacja była, że do 1:30. Więc naprawdę? Do 1:30 nie wyjechałbym z Grudziądza.
Jezu, myśmy jechali z Brodnicy do Złotowa podczas tych targów, protestów rolników, to jechaliśmy ponad 4 godziny, bo też jakimiś bezdrożami, jakimś, kurde, wiesz, straszne to było, no, u nas w naszym, ja drżę, jak widzę, że są strajki rolników. W naszym przypadku to jest masakra, bo no, to, no, nie tylko oczywiście w naszym, bo no, wiadomo, oczywiście, jak tam transport i wszystko stoi, ale masz te występy, to i nagle informacja wlatuje i jest... Jest szok, nie? Tak, bo i tak nie ma sensu wcześniej jechać, bo i tak będziesz stał, więc jakby nie wiem, jak to rozwiązać. Teraz musisz przejść. Antek, masz może wodę jeszcze jedną? Nie, to już okay, jest koniec. Dobra, ja sobie przejdę, to wleję sobie. Ale wiesz co, i tak już kończymy, więc chyba, że... Okay. A, dobra, to git. Bo idź, już gadamy półtorej godziny, no, stary. No to spoko, już, zaraz. Jakby, to kurde, już jest, ładnie zleciało, no, stary. Dobrze, dobrze. Czego ci życzyć poza wodą? Jakby wody nie ma, nara. Nie ma, nie ma. Czego no ci życzyć? A sorry, to chciałeś sobie dolać wody, kurwa. Przepraszam. Smutny moment. I teraz pani znowu z odkurzaczem wchodzi od razu i taki smutny obrazek w tle, ona płacze jak odkurza, nie? Tak, tak, ten syfiarz, kurde. Bartku, czego tak ci życzyć na koniec, poza solowymi trasami i żebyś się pozbył Wiolki ze swojego życia, to kurde, oczywiste. No to jest właśnie plan, dlatego tutaj przychodzę. Jeśli to oglądacie, wyślij SMS o treści usuń Wiolkę. Zebrali pół miliona. Ja nie jeżdżę, po prostu żyję z tego hajsu. I numer menadżera Wiolki. Wiesz. Słuchaj, to są największe marzenia, jakie powiedziałeś, nie? Usunąć Wiolkę, to jest jedyne. Usunąć Wiolkę, to jest jedyne. I żeby Schumers nie wracał nigdy. Zablokować mu wjazd do kraju, to też jest... Nic więcej, to jest wszystko. No dobra, tego ci życzę. To zapraszam na program Bartka. Tak, w ogóle, jak się nazywa twój program? Mogę w sumie już zdradzić, będzie się nazywał... No bo to jest dzisiaj w sieci, nie? Ja wcześniej tego nie wrzucę. A, okej, okay, mówimy o tym, co ty... Emigracja. Emigracja. Emigracja, tak jest. Zapraszam w necie, nie wiadomo. No, dzisiaj. Będzie. Dzisiaj. Dzisiaj, to dzisiaj. Nie jest ważne, to jest okay, dzisiaj po prostu. To jest tak, dynamiczna sytuacja. Jednak dzisiaj dodaję, słuchajcie. Dobra, dobra, dzięki stary. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo Bartkowi, dziękuję bardzo wam. No jak widzicie, trzeba umawiać się dokładnie w konkretnym mieście, jak się z kimś dogadujesz, ja pierdzielę. Nie sądzę, że będę w stanie większy chaos wprowadzić w własnym podcaście niż Bartosz Zalewski wprowadził w moim ostatnim odcinku, więc dziękuję Bartkowi za cierpliwość, dziękuję wam za... Ale w sumie super tło wyszło przez to, bo normalnie byście znowu, w więzieniu nagrywasz, typie, a tutaj mieliśmy piękne, wspaniałe to tło teatru Not. Więc dziękuję Teatrowi Not za użyczenie sali do nagrania. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestie, jak słyszeliście, supportu i grania z kimś, no to trzeba się dobrze dobrać z kimś, z kim będziesz jeździć, bo można się naciąć. Chociaż nie wiem, czy Bartek się naciął na Wiolkę, bo oni bardzo do siebie pasują. Bo coś, o co ja zapomniałem zapytać Bartka, o czym się potem dowiedziałem, znaczy nie wcześniej wiedziałem, ale zapomniałem go to zapytać, to, że Bartek podobno robi też w konia Wiolkę podczas tras i często ogłasza, że ma dzisiaj Wiolka urodziny i kompletnie, i wiesz, ludzie z tortami przychodzą, w ogóle tam obsługa i śpiewają ludzie 100 lat, a ona to bierze na klatę, bo już jej głupio jej powiedzieć, że sorry, on w konia nas robi kolejny dzień, kolejne urodziny, więc no oni się idealnie dobrali, ale jestem w stanie wyobrazić sobie kilka osób, które byłoby trochę przerażone intensywnością, a z drugiej strony kilka osób, które by było, jakby było ze mną na supporcie, to by się nudziło po prostu, więc słuchajcie, trzeba się dobrze dobierać. Trzeba się dobrze dobierać, z kim jeździsz, bo no, dużo czasu spędzacie razem, więc z planem, że tak powiem. Słuchajcie, więc co, jak zawsze, zapraszam na solowe występy, wspierajcie swoich komików lokalnych, chodźcie na żywo, idźcie na Bartka, występy Strusińskiego, zapraszam też na swoje i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że miło spędzacie dzisiejszy dzień.